Scena. Oj, nie tutaj. Tutaj, no. Widzieć. O, no i jesteśmy już na streamie. Okej, Także o siemanko kurwa. wszystkim na streamie. Jesteśmy w takim zacnym gronie. Jest Peus, jest Pukuś, jest Wawrzyn, jest Manu, jest Koziołek. Od czego zaczynamy? Mnie nie ma. Jesteś u nas. Dobrze. My cię Jajo widzimy. pyta, czy Peus ma szyję. Czekaj, to co Daję się szyję, dzieje? chyba. Peus, bo w sensie na ty, na telefonie nie widzisz swojej kamerki. Ja cię No, musisz ją otworzę, włączyć ale obraz. siebie nie będziesz widział. Nie zobaczysz, ale my widzimy. Włącz kamerkę i my ci powiemy, że... O, jesteś teraz, Jest, no. jest. Wszystko Teraz jest. jesteś. No dobra, no to czekaj, chyba, że do kompa podejdę i na kompie to odpalę. No ale dobra, też to na chuj mam sam siebie oglądać. Dobra, zaczynajcie, panowie. Ten stream. Spoko, no Dwóch. to co, możemy zacząć od tego w ogóle, jak wam się całościowo podoba, no inaczej, jak się zapatrujecie na cały event, to nie wiem, jak po kolei, możecie zacząć jakoś po kolei. Kto by To chciał może zacząć? najstarszy zacznie, czyli Krystian. No. No ale to wiesz, tam chyba jest rok różnicy, nie? To moglibyśmy zagrać pamiątkami. Ale różnica doświadczenia. No różnica wygranych bitew, nie? Bo tam jest u Koziołka, po Koziołka stronie jest bitwa o Śrem. I o Falangę, i Raptor Knight. Gdzie jest kurwa Falanga? To jest gdzieś za granicą chyba. Falanga w Poznaniu. Nie no. Kurwa, ja się bardzo cieszę na WoPa. Nie mogę się doczekać. Bo wydaje mi się, że się będą cuda działy. Także myślę, że warto czekać. No, myślę, że będziemy się przy tej świetnie bawić. No i ten. Ja nawet bardziej czekam, żeby sobie posiedzieć, pooglądać inne walki, niż żeby walczyć chyba. Także... Ale walczyć też chcę. No. Także fajnie będzie, na pewno będzie fajnie. A o Tym, co swoim wiem, to ci partnerze z czołg. duetu, co powiesz? No co. Ale to Najlepszy. pytasz freestyle'owo, czy... Freestyle'owo, czy to dla ciebie najlepszy wybór, jak uważasz? Myślę, że zobaczymy, wiesz, w piątek, nie? No generalnie wydaje mi się, że będą jaja, no. Będą takie jaja, których się nie spodziewacie. Myślisz, że będzie się rozwijać? Mój partner czy się rozwijać? Tak. Nie, no myślę, że to jest taki, wiesz, jednorazowy strzał, nie? No ale wiesz, no ty mi numer przedstawiałeś, to możecie się śmiać i tak dalej, że tam też dawno go nie było, ale myślę, że do przodu mnie. Nie, Także ja nie mówię, że to ja będzie pytałem super, tak na dobry. Nie, serio, ja też serio. uważam w ogóle, że wasza dwójka jest mega niedoceniana, nie? Bo ludzie też nie pamiętają, że ty mnie jest naprawdę dobrym zawodnikiem. No macie najwyższy kurs nawet No. pliku na zwycięstwo całości, tak zapamiętam. No. Chłopaki mi się tłumaczyli, że się pomylili, ale ja nie wierzę w takie pomyłki. Wiesz, pomylić to się można, jak Obmylili, ale nie zmienili, wiesz. Już jak w złą zostało. dziurę wsadzisz palca, nie? To się można Już pomylić. zmienić. Nie na kursach bez pliku, nie? Nie, no i dobrze, wiesz, dla nas dobrze jest tak z underdoga zaatakować. Ja nie mówię, żeby to wygrać, bo to rzeczywiście jest. Ale komuś trzeba było się. Dzięki za donate, Highway. No, ja ogólnie też może powiem od siebie, że mi się mega podoba to właśnie, że jest konwencja nowa, że jakby nie jest już taki utarty ten schemat, że obrazki potem bez tematu i tak dalej, bo fajnie, że w końcu jakaś większa bitwa próbuje czegoś nowego. Już kiedyś próbowało to kontrowersji zrobić, no ale to wyszło jak wyszło tam u nich. Natomiast teraz jak się za to wziął Pueblos, który jeżeli chodzi o organizację tych eventów, to jest na, no, chyba najlepszy w kraju. I jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. No też się nie mogę doczekać. Tym bardziej, że jak testowaliśmy tę konwencję, to ona bardzo fajnie wypadała, tylko jestem jeszcze ciekawy, jak ona wypadnie w momencie, w którym będziesz rzucał tę czwórkę i na przykład ona rozjebie i będzie taki hałas, no bo wtedy na pewno będziesz musiał zrobić przerwę, bo nie rzucisz drugiej czwórki od razu, a trenowaliśmy tak, żeby ta druga czwórka była w miarę szybko rzucana. Wiesz, wy sobie trenować możecie, no to jest tak samo jak ktoś kiedyś, jakiś bokser powiedział, że Ty też każdy tam ma byłeś, game plan, kurwa. dopóki nie dostaniemy na pizdę, nie? Wiesz, no to jest, wszystko fajnie można trenować w warunkach tam studyjnych, czy w warunkach takich sterylnych i będzie fajnie, a tam cię będą cuda działy, nie? My sobie możemy ćwiczyć, że po cztery liczymy, wiesz, kto Tak, maszynę, tak, kto tak. kończył, a to się tak nie wydarzy, nie? Tam będą jaja, no, bo to jest, wiesz, to jest nie do opanowania, no jak masz tym hiszpańskojęzycznym, no to tam oni odliczają, tam nie ma prawa, żeby ktoś się spóźnił z wejściem czy coś takiego. Nawet jak ktoś wypadnie, to mu jeszcze raz odliczają, ale generalnie tam bardzo pilnują tych czasów i tak dalej, nie? U nas nie ma kupienia, no nie, no to będzie freestyle, nie? Ja bym się nie spodziewał, że my nagle zaczniemy wszyscy do linijki nawijać, że nikt nie będzie jołował i tak dalej, nie? Będą cuda, no. Mnie Chociaż ciekawi chciałbym, żeby bardziej. to tak szło, wiesz, Okej. płynnie i ten, ale nie chcę mi się wierzyć, wiesz, że to tak nagle Też, się też wszystko to nie wierzę. zdarzyło. Manu? No mnie ciekawi podejście Manu jako zawodnika, który jest w barażu.
Ja uważam, że podzielam też zdanie Koziołka pod tym względem, że fajnie, że jest innowacja i właśnie też uważam, że jeżeli Pueblo wpada na jakiś pomysł, to należy mu ufać względem tego, jak dobrym jest organizatorem bitew. No a odnośnie samego barażu, no uważam, że słusznie, że z Jaskrem jesteśmy w barażu, fajna też dwójka. Podoba mi się to połączenie, bo mamy zupełnie inne style, a równie dobrze wiemy, że się zgramy. Także trenujemy już sobie trochę, jesteśmy podczas okresu przygotowawczego, Cerber z Jachem również. Mogę zdradzić, że wyjechali na obóz przygotowawczy. No, okres przygotowawczy mają jebane spoceńce, ale w ogóle ja też się przyznam, bo u nas też był obóz przygotowawczy, ale no, nie wiem, czy się przygotowaliśmy. Ja gadałem z Pueblosem, ja wiem, jak ten obóz przygotowawczy wasz wygląda, słyszałem. Ale wszystkich wam życzę takiego obozu przygotowawczego. A nie myślisz, nie, no, na przykład, wiecie, że mi się wydaje, do... mi się wydaje, że ten, że trochę niektórzy przesadzą, wiesz, czuciem się. Znaczy dobrze z jednej strony, że wiesz, że to trochę wypikuje poziom, nie? Że w sensie, że będą wszyscy próbowali zrobić życia, ale też można się tak przepompować, nie? To jest na takiej zasadzie, jak wydaje mi się, we freestyle jednak to nie jest jak w sporcie, stary, że będziesz więcej trenował, to będziesz lepszy. Tak. Ale ja to powiedziałem tylko dlatego, że wiem, że Cerber i Yahoo oglądają i żeby pomyśleli, że naprawdę nam zależy. Ale ja na przykład... Ale pamiętam... ja się zgadzam z tym, co Pełs mówi, bo zwłaszcza, że znamy przeciwników, to jak się dużo trenuje, to za dużo w głowie będzie. Tak. Potem nie ma tej wrzucić, takiej spontaniczności, nie? Trochę szukasz wersów w głowie, zamiast wymyślać na bieżąco, tak. A te riposty są to, najmocniejsze. To co pamiętasz, nie? Ale na przykład jeżeli chodzi o dwójkę Manu Jaskier, to ja ich pamiętam z bitwy dwójek na PWL-u i to naprawdę była mega mocna dwójka. Jeszcze nie widziałem tak kurwa wypisanej pary nigdy, nie? Nigdy nie byliśmy razem w dwójce, to prawda. Dziwię, że tam Pueblos nie napisał rabatu na ten bitwę południe. Ale za to widziałem dwójkę Koziołek i doskonale im poszło, szczególnie na newschoolowym bicie. Ale to był bit, który był w innym tempie niż standardowy. To się nie liczy. Liczy. On nie ma werbla. No właśnie też, to może też zabić, nie? Też może być tak, że wiesz, wszyscy sobie fajnie ćwiczą i tak dalej, a trafi się jakiś beat jakiegoś Guliona czy innego kłopu litowca i będziecie mieli pośpieszoną. No właśnie, bitów jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jaki będzie przekrój pomiędzy oldschoolami a newschoolami. Mam nadzieję, że bardzo pomiędzy oldschooli, ale... Mi się bardzo podobały bity na poprzednim bopie i nie rozumiem krytyki, bo na przykład taki Gazprom, jak to zajebiście siadło. I ogólnie było dużo takich bitów nieoczywistych, które były bardzo fajne. To wiesz co, właśnie to jest to, co Pueblos chyba mówił, że jakby te bity były fajne, tylko to był pokaz tego był na bopkempie, że kiedy masz freestyle'owców, którzy potrafią zarapować pod taki bit, to nie ma żadnego problemu i te walki są dojebane, ale jak masz kurwa dwóch no-flowowców, to wtedy to nie wyjdzie fajnie ta walka. No tak, to prawda. A wy się boicie tego typu bitu? Jakiś Madagaskar na przykład? Fajnie. Was widzieć wszystko. Fajnie, jeżeli są newschoole, no bo ja uważam, że freestyle jest na tyle niszową dziedziną mimo wszystko, że my nie powinniśmy starać się dotrzeć do osób, które już są w tym freestylu, tylko to poszerzyć, żeby jak najwięcej osób się tym zainteresowało, a to właśnie mogą zapewnić zawodnicy flowowi na newschoolowych bitach. Ja tak uważam. Tak, tylko nie może być za dużo newschooli na bitwach, tak. Moim zdaniem, bo newschoole często są zamulające i zwłaszcza jak są zawodnicy, którzy trochę słabiej sobie na tym radzą, to zabija całą bitwę, nie? Więc to trzeba dobrze wyważyć, moim zdaniem. No to prawda, powinno być właśnie tak 50-50. Ale nie 80 do 20 dla oldschooli i jak w ogóle ja słyszę Steel Dre na bitwie, to mi się odechciewa nawijać. No. Mi się słuchać odechciewa. To są wtedy takie bity, które już mogłyby zakończyć karierę. No dokładnie. Natomiast ja też szanuję DJ-i, którzy potrafią takie fajne oldschoole wyhaczyć jeszcze, które się nie osłuchały, nie? Mhm. A tutaj myślę, że będzie taki przekrój dosyć ciekawy tego wszystkiego. Dokładnie. Miałem pytać. Do Manu jeszcze, tak, właśnie. No. Uważasz, czy nie uważasz może, że nie zostałeś wystarczająco doceniony, że jesteś w barażu, nie widziałbyś się za któregoś zawodnika rozstawionego? To znaczy mógłbym się widzieć, bo uważam, że nie jestem na niższym poziomie freestyle'owym niż niektórzy z rozstawionych zawodników, ale uważam, że te dwójki są bardzo fajnie dopasowane i na przykład ja bym mógł nie pasować do kogoś, do kogo pasuje ktoś inny i z tego względu jeszcze jest ta kwestia, że też bardzo lubię Jaskra prywatnie i to też jest dla mnie istotne, że fajnie, że z kimś, z kim naprawdę się dobrze trzymam, jestem w tej dwójce,
I uważam, że mimo wszystko ten baraż nie powinien być dla nas jakąś dużą przeszkodą, z całym szacunkiem dla Cerbera i Jacha. Okay. A kto z tego duetu twoich przeciwników lepszy, twoim zdaniem? Cerber, Yahoo? Aktualnie? Powiem szczerze, jako nie oficjalny ojciec Yaha muszę stwierdzić, że Yahoo. Aczkolwiek bardzo doceniam skill Cerbera, bo on potrafi z niczego na bitwie zrobić nic. Z niczego zrobić coś, przepraszam. Jest godzina 19, ja o tej godzinie śpię. Ja mam 40 lat. Dobra, no. Kurwa, wiemy, że tak myślisz tak naprawdę. Powiedziałeś to, co myślisz, a teraz się tłumaczysz. Tak, dokładnie, powiedziałem to, co myślę, Cerber. Mam nadzieję, że to słyszałeś. Nie, tak naprawdę to są zawodnicy na bardzo podobnym poziomie. Obu bym zaliczył do aktualnego top 10, a w aktualnym top 10 według mnie jest tak, że dyspozycja dnia decyduje, kto jest lepszy. Okej, okay, a poprzednie, kolejne dwa duety z następnego barażu? Co kto myślisz? Jest najlepszym zawodnikiem z tej czwórki? No, albo na przykład może wolałbyś z innym duetem się zmierzyć w barażu? Uważasz, że byłoby łatwiej wtedy? Nie wiem, czy by było łatwiej, ale my ogólnie z Jaskrem tak sobie zakładaliśmy, że fajnie jakby był Koziołek i Ksywa, bo to by na pewno była mocna walka. No, a jeżeli chodzi o drugi baraż, ja mimo wszystko, wiadomo, że Koziołek i Ksywa to są zdecydowani faworyci czysto na papierze, no, ale nie skreślałbym Kłesza i Adama, bo jeżeli oni zrobią jakiś performance, to może być naprawdę śmiesznie i ciekawie. Tak, tak. Ja nawet o tym też myślałem ostatnio, że właśnie Kłesz i Adam będą najgroźniejsi w tym barażu z nami, tak naprawdę. Że oni mogą rozpierdolić nas w tym barażu. Ja bym się, nie mówię, że wiesz, że to jest jakoś bardzo prawdopodobne, ale nie zdziwiłbym się i potem by zajebali 0-3 w grupie, nie? Na przykład. Albo 3-0 w grupie, na przykład. Albo 3-0 w grupie i wygrywają wszystko. No na tej, to jest taka bitwa, gdzie się może wszystko zdarzyć. Ty pełz mówisz coś, bo jak coś, to cię nie słychać w ogóle. No właśnie, nie słychać cię. Właśnie mi się tak wydawało, że to jest niemożliwe, żebyś ty nie mówił przez tak długi czas. No mikrofon włączony, ale nie słychać. Dziękuję, Highway, przebiłeś 500. Gratulacje, żółwik dla ciebie. Więcej to ci wysłali? Co? Nie, 5, ale już łącznie wpłacił 501. Kurwa, musi być bogaty. No dobra, a ty, Koziołek, jakie masz nastawienie? W sensie, masz duet przeciwników, pierdolce, tak? Lekka, lekka legenda, powiedzmy, WBW 2019, 2 vs 2. Jest z nimi historia. Uważasz, że no bo to jest takie odgrzanie tego duetu, żeby, no wiesz, no mieli tą walkę z Boberem, z Filipkiem, która tam zrobiła dużo wyświetleń, chyba najwięcej na kanale WBW ma ta walka w ogóle. Co no właśnie, myślisz? Wiesz co, jest pytanie takie, czy... Też to, jak oni dobrze wypadli w tej walce, nie wynika z tego, jak bardzo mainstreamowych przeciwników mieli. I czy kiedy trafią na mnie i na Ksywę, gdzie my nie jesteśmy aż tak mainstreamowymi przeciwnikami i mamy też bardzo, myślę, nieschematyczne wersy zarówno ja i Ksywa, to nie wiem, jak oni wypadną. Natomiast totalnie ich nie skreślam, bo ja wiem, że oni są w stanie się bez problemu postawić nam i każdemu w zasadzie na tej bitwie są w stanie się postawić, bo i Quest i Adoem potrafią rzucić fajne wersy. Na przykład tego Adoema nawet można było ostatnio na Rap Battle obejrzeć, to on sobie całkiem nieźle tam poradził. I jeżeli będzie w podobny sposób na przykład wypisany na tej bitwie dwójek, no to będzie groźny, nie? Quest sam w sobie w tym, jak myśli, jest dość groźny. Ze względu na to, że no on potrafi killera wymyślić w głowie takiego na szybko, ripostę jakąś fajną, na przykład o czapce czyjejś. Dobra, pokuś. Jako... Nie działa ci mikrofon. Czekajcie, no. Bo mamy problemy techniczne z Krystianem. Ogarnijmy to. No. Musisz pomigować od nas. Jeśli masz słuchawkę w prawym uchu, to może ci przez słuchawkę. Nie działa. Możesz odłączyć słuchawki. Może wtedy będzie. Teraz cię słychać. Oj, zajebiście, dobra. Gitara. Dobra, no. Bo wy mówicie, że pierdolce będą mieli ten handicap, to handicap będą mieli jak wyjdą z tego barażu, bo nikt się na nich nie napala, nie? I oni jak wyjdą z tego barażu, to nie będą mieli fajnie. Będą już nic nie musieli,
Tak, wydaje mi się, że koziołki jednak. Że koziołki wezmą? No i chuj, zaśmierz wątru. No ale myślę, że każdy, kto z barażu wyjdzie do grupy już, jeżeli się pokaże zajebiście, zrobi fajny performance, to wejdzie do tej grupy z takim delikatnym handicapem underdoga. No właśnie, znaczy, to są walki otwierające. To jest też to, że jak już wchodzisz do tej grupy, to masz tę walkę jedną za sobą i jeżeli publika ci... Tak, jesteś rozgrzany, nie? Delikatnie. Tak, tak samo jest jak na przykład często lepiej jest być w eliminacjach i dać zajebiste eliminacje i potem walczyć w 1/8 niż być rozstawionym, bo już trochę tę publikę hajpujesz na siebie. To prawda. A rozstawienie grup, jak wam się podoba? Na przykład jakbyście mieli trafić do tej grupy, no to macie tam, wiecie, do której grupy możecie trafić. No to Koziołek i Manu. Ja chciałem... Preferujecie te grupy, co macie, czy wolalibyście być w innej? Aha. No ja jestem zadowolony mega. Ja szczerze mówiąc właśnie wolałbym być w tej drugiej grupie. Uważam, że jest taka bardziej z potencjałem na viral. Tak. Ale nasza jest również bardzo mocna, także nie ma co wybrzydzać. Ogólnie plan jest taki, że jak wyjdziemy z barażu, no to należy się cieszyć tą bitwą i tym, co się będzie działo tego dnia, no bo to będzie, to jest wyjątkowa bitwa, nie? Ja się zgadzam z pewnością. No prawda jest taka, że każdy, kto ma Filipka w grupie, to ma praktycznie zagwarantowane najwięcej wyświetleń pod tą walką z nimi. Nie ma się co oszukiwać, także no, jeżeli trafiasz już do tej grupy, to ona, tak jak Manu powiedział, jest najbardziej wiralowa, nie? A znaczy, to też, no wiesz, ale w drugiej grupy jest Koro Edzio, no nie? Koro Edzio w sumie też, no tak, no w sumie to prawda. Jeszcze jak Edzio będzie tak odpalony jak na ostatnim bopie, bo on tam agresywnie wleciał, nie leciał takimi sucharami demotywa, to rowymi jak zwykle, także może być groźnym przeciwnikiem. A swoją drogą wtrącę, że pierwszy raz tak mocno mi się spodobał styl Edzia na freestylu na poprzednim bopie i raz go widziałem w tej wersji i chciałbym go zawsze widzieć w tej wersji agresywnej dądrze mordę. To jest dużo ciekawsze dla mnie. Tak, jego przypadku. Jest ciekawsze i nie rzuca takich wersów trochę suchych, bo tak jak w 2015 czy coś to było takie... Tak, tylko 2015 też miał to do siebie, że większość zawodników na tym się opierało. No, nie? Bo można tak patrzeć na Bobera też, no nie? Jak zaczynał, bo Bober w 2015 tam jak był na WBW, to taki mocno styl filipkowy, też Edzia. Później to ewoluowało. Zdecydowanie. To może tak, Koziołek, fajną koszulkę masz. No, fajną bardzo. Wiem, ty też, Krystian. Czekaj, bo muszę coś pokazać na live, bo dostałem prośbę od organizatora. Dobra, może Pułkuś jako widz się wypowie? Czy ja będę oglądał? No właśnie, będziesz oglądał? Będziesz oglądał na pewno, nie? Będę. Pierwsze walki na pewno. Słucham? Pierwsze walki na pewno. Nie, ja cześć będę specjalnie, bo chcę tu przeżyć cześćwości i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wiesz. No jak tam wiesz, że jakaś impreza, to ma tak średnio, to wiesz, w poważaniu się ma. Niektóre albo walki. Ale się jaram tam, ale nie startuję, to... A macie jakiegoś jednego faworyta? W sensie, no, jeden duet? Tak. Peus Tymin. Dla mnie to jest. Peus Tymin. Okej. Okay. Tak. Jeżeli ja bym miał obstawiać pieniądze, no to bym postawił na Mila i Filipka. To byś kurwa stracił. Nie no, stary Bober na rys. Zobaczycie. A tu się nie zgodzę. No to zobaczysz. Dobrze. A czemu się nie zgodzisz? Taka rozmowa, wiesz, kto ładniejszy obraz maluje, ale wydaje mi się, że ten, że no, że Bober na rys tej konwencji tam będą nie do zdarcia, nie? Że... Ale szczerze, właśnie też w nich, też miałem takie podejście trochę jak Manu, ale słyszałem, że oni się bardzo dobrze zgrywają w tej konwencji i że to jest naprawdę pojebany taki stand-upowy freestyle wyśmiewczy, nie? Okej, no to jest dobry argument. Ja po prostu do tej pory byłem zdania, że Narys jest zawodnikiem, który potrzebuje nawijać sam, ponieważ on zaczyna często swoje wejście na spokojnie i on buduje napięcie. I pod koniec wejścia jest jakby taka eskalacja i to robi bardzo duże wrażenie w przypadku freestyle Narysa, a tutaj te dwójki mogą go jednak trochę blokować. Ja miałem takie... Nie zgodzę się z tobą, bo zauważę... No ja się nie zauważyłem, że on też ma mocne riposty często. No ja mam wrażenie, że Narys potrzebuje po prostu dużo bodźców, żeby łapać te bodźce jak nawija i jak nawija, no wiesz, jak masz cztery osoby na scenie, tu Bober rzuci czwórkę, on rzuci czwórkę, mam wrażenie, że wtedy wręcz jego freestyle może być lepszy. Narys przede wszystkim potrafi zrobić coś z niczego, nie? Że wiesz, masz coś, co nic się nie dzieje ciekawego i on wyciągnie coś takiego, że pociągnie cały temat, nie? Mi się wydaje, że Mila będzie blokował. Mnie bardzo ciekawi, jak oni...
Mnie bardzo ciekawi, jak oni będą występować jako para, nie? Bo to są raczej osoby trochę z innych środowisk, też Larry zdecydowanie później wszedł do świata niż Bober. I ciekawi mnie to, jaki będzie ten team spirit tak zwany między nimi, nie? Tak. Tego jestem bardzo ciekawy. Bo to jest taka para oczywista pod względem stylu nawiki, ale nieoczywista pod względem, wiesz, środowisk i tak dalej, nie? Znajomości. Uspokójcie się na tym czacie, kurwa. Jestem najbardziej podobny do mnie. Pod względem nawiki to tak. To no, mogę czytać. Spytaj Pukusia, czy jak jedzie autobusem, to siada na tych poczwórnych miejscach z tyłu. Tam, bo trzy jest. Tam największe bedboje zawsze siedzą. Tak. Tak. Moją starą ojcem i wujkiem jadę na czwórce z tyłu. A to może Wawrzyn, niech teraz się powie o swoim duecie, bo masz w duecie Kaza. Miałeś jakieś inne plany na duet? Czy byłeś od razu zaproszony do tego duetu? Nie widziałbyś siebie na przykład z Edziem? Ja zostałem od razu zaproszony do duetu z Kazem i uważam, że to może być taki duet, który zaskoczy, bo my w sumie też jesteśmy w tej grupie teoretycznie mocniejszej z Boberem, z Narysem, z Korem, z Edziem i z kimś z Barażu też uważam na tej chwilę mocniejszego, więc też trochę z takiej pozycji underdoga wychodzimy, a myślę, że dobrze się zgrywamy, prezentujemy trochę inny styl, więc myślę, że może być ciekawie i możemy się postarać o jakąś niespodziankę dosyć mocną. Też trochę trenowaliśmy, więc... Ale to serio myślisz, że wasza grupa jest mocniejsza? Czysto teoretycznie myślę, że tak. Bo też biorąc pod uwagę na to, jak na pewno Koro z Edziem się przygotują, że konwencja jest dobra dla Bobera i Narysa, to uważam, że tutaj na papierze ta grupa nasza jest trochę trudniejsza do wyjścia. Ale to czysto teoretycznie, nie? No wy tak atakujecie, wiesz, trzeciego, czwartego miejsca rzeczywiście, jak mówię, nie? Tak, że to... tak, ale mi bardzo odpowiada takie coś. Ja wolę atakować niż się bronić. Więc no to też jest tak, że... Więc ja jestem generalnie zadowolony z tych grup, bo też chciałem bardzo zawalczyć z Edziem, z Korem jeszcze raz, bo Berem też dawno nie walczyłem, więc generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, w jakiej jestem grupie. Okej. Okay. To jest myślę, tak, że w sumie tak, ciekawą przeciwwagą. Faworyci muszą udowodnić to, czego ludzie od nich oczekują, a jak masz, wiesz, dokładnie. Z końcowej pozycji, no to możesz łatwo zaskoczyć, takie mam wrażenie przynajmniej. Będzie największa publika. Tak, tak, chyba największa publika. No 2000 osób, nie? No. To jest bardzo dużo. W ogóle widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i żeby wysłać donaty koniecznie, bo jesteśmy tu dla pieniędzy. I ja mam do was takie pytanie od siebie w sumie. Jaką parę uważacie za najsłabszą? Z garażami czy bez? Ze wszystkich par, no. Serber Yahoo. Okej. Okay. Ja mogę od siebie powiedzieć, że ja bym dał chyba pierdolców. Bo uważam, że jakby na WBW 2019 mieli ten fajny element zaskoczenia wtedy, no bo też nie było tak, że każdy na nich stawia, to byli zaskoczeni po prostu tamtej bitwy. Teraz już trochę czasu minęło. Myślę, że jest duża publika, która rzeczywiście nie widziała ich wcześniej. Ciekawe, czy będą nahajpowani przez to, że tamto viral zrobiło, nie? No tak, zrobiło viral, ale to było w innych czasach troszkę, nie? Ale nie trochę tak. Właśnie, zależy na ile ich ludzie pamiętają, nie? 2200 osób, z których będzie 300 wczutych takich, co się interesują freestylem 10 lat, a 1900 będzie ludzi stary, co widziało rolkę na TikToku, że ktoś komuś rucha matkę. No. Się nie nastawiajcie, że ktoś będzie pamiętał, kurwa, że wy 6 lat temu rzuciliście coś fajnego, także... Bo ja szczerze... Będą pamiętać to Filipka, będą pamiętać stary Edzia z TikToka i mnie, że prowadzę Bopa, stary, a tak to... No i Koro z fejmu. Bo ja wam powiem, że na przykład ja mam kontrowersyjną opinię. Ja mam kontrowersyjną trochę opinię na temat najsłabszej pary. Bo dla mnie to jest Recha Szyderca, ale nie ze względu na Rechę w żadnym wypadku, tylko ze względu na to, że Szyderca może totalnie nie siadać przy takiej publice. I jakby wydaje mi się, że może ciągnąć tę parę w dół i że Recha może sam nadrobić i go wyciągnąć za uszy, bo jest na tyle dobry, on potrafi do dużej publiki nawijać, ale nie wiem, czy da radę po prostu. Chyba, że będzie siadał Szyderca, też nie jest powiedziane, że nie. Ja się zgadzam z Jarkiem w pewnym sensie, bo Szyderca jeszcze ma tę kwestię, że on mocno traci, gdy bitwa jest też pod obrazki. Bo to jest zupełnie... Mało jest mitologicznych obrazków na temat. Jeszcze raz? Mało jest mitologicznych obrazków na bitwę.
No ale jest tak chyba trochę, nie, no, wiecie, że freestyle szydercy nie ewoluował, styl, no nie? To jest ciekawe, chociaż jak był w parze z Edzie, z Korem, tam parę lat temu, no to dobrze im szło, nie? Więc tak, to... tylko wiesz, o co chodzi? Ciekawe. Chodzi o to, że tam było pod tematy i to jest to, co tak. mówi Manu, bo szyderca ci na przykład nie rzuci czegoś takiego, że nagle oto twoja stara, nie? I w tym, to o to chodzi, że te takie najbardziej aktywne rzeczy, które się pod obraz robi, on tego nie zrobi. Że Bob też jest bardziej spontaniczny, nie? Tutaj tak, się bardziej liczy taki stand-up, tak. jakiś taki żarcik, a nie przekminiony na trzy razy wers jeszcze z dwuznacznością, nie? I tutaj na tym może szyderca trochę stracić. To jest czasami ma coś takiego, że on musi sprowadzić, typowo wyłożyć o co chodzi, a na tym też może stracić, bo no, masz cztery wersy i się zmieniasz, nie? Wiadomo, że... też nie ma takiej, wiesz, siły przebicia, moim zdaniem, w ogóle. Pamiętam, że w 2014 roku była taka bitwa w Spodku, chyba nie wiem, czy tam byłeś, to było prezydenci kontra mistrzowie, taka pokazówka na naszym stronie. Był, nie wiem, Filipek, Szyderca, Czeski, Popek, Skobar, Medzio i Szyderca, nie? I Szyderca to ja w ogóle nie nawijał, bo nie umiał się przebić przez tych ludzi, co tam nawijali. To też na Odrze było chyba widać, no nie? To samo. Na Odrze też, ogólnie na Odrze Szyderca zaczął siadać, dopiero jak się z nim weszło w punchline'y i publika chwyciła to, że to jest już punchline'owa nawijka i że mają je łapać. A wcześniej on nie siadał, nie? Bo jak z nim lecisz populistycznie, to publika, teraz aktualna publika freestyle'owa woli tę populistyczną taką nawijkę real-time'ową niż przekwinione wersy. I jeżeli jedno się mierzy z drugim, to ten populizm raczej wygrywa. No i to dobrze pokazała walka Cerbera z Szydercą, gdzie Cerber go znokautował tak naprawdę, na żywo przynajmniej. Nie wiem, jak było na nagraniu, bo nie pamiętam. Z pozorem przegrywałem, to wierzę. No i Szyderca ma zdecydowanie, jego zdecydowanie mocniejszą stroną jest sama treść. Czyli co to, co przekazuje, a nie to, w jaki sposób to przekazuje. Bo wydaje mi się, że czasem brakuje mu trochę ognia na scenie. Ale mogę taki... też zaskoczyć, bo jak im zaczniesz grzeć... Nie, no to oczywiście, że mogą. Zakładając, że ludzie nie będą czaić, kto jest kto, bo ja tak zakładam, że większość ludzi nie będzie tam na żywo czaić, kto jest kto, to jak Szydemu zacznie wchodzić pierwsze wejście, to może go ponieść ta publika, bo taki jest fajny chomitek, wyjdzie, wiesz, mały z tym wielkim rechą, zacznie rzucać stary, to wiesz, to też może mu to zacząć wchodzić, nie? No to myślisz, dużo zależy od tego, co będzie się dało publice. Bo no, Szyderca też tego stylu nie zmieni, nie? Będzie cały czas stukał te punchline'y. Więc jeżeli to nie będzie się dało publice, to myślę, że mogą mieć ciężko. A to myślisz, Paweł, że aż tak bardzo się zmieniła publika, żeby nie kojarzyli tych zawodników? Wiesz co, ja nie mówię, że nikt nie będzie kojarzył, nie? Ale ci tacy, powiedzmy, co kojarzą Szyderce, to już mają po 27 plus, powiedzmy, i oni nie robią największego hałasu na bitwach, nie? Tak zakładam. I wiesz, a psychologia tłumu będzie taka, że w sensie, wiesz, wychodzi tymi, nie wychodzi Szyderca. I Szyderca jest niby 6 razy lepszy, 5 razy więcej osiągnął, ale wychodzą z tej samej pozycji, moim zdaniem. Że przychodzi jakiś gość, co kiedyś freestyle'ował i był dobry. Szyderca nigdy nie był na bopie, nie? Szyderca wygra w komentarzach, nie? No, no tak, tak, w internecie na pewno będą doceniać, bo to będzie rozkminione, będzie zajebiste i tak dalej, ja nie mówię, że nie. Będzie tylko, czas, żeby pomyśleć. Wiesz, na żywo będzie robiła psychologia tłumu robotę, nie? Ci, co chwycą pierwsi, wiesz, zapyski do spodu będą cisnąć, to będą wygrywać, no i tyle. Czyli typujecie wszyscy, no albo większość bardziej, Szyderca jako najsłabszego zawodnika, jako najsłabsze ogniwo nie, tej nie, bitwy? Nie, 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 zdecydowanie ja nie. Ja mówię, to albo w tamtą, albo w jedną, albo w drugą, albo wyjdą i od pierwszego wejścia będą ich ludzie nieśli i będzie się dało, a jak nie będzie się dało, to już nie zacznie się dać. No bo z drugiej strony Recha jest pamiętany z bopu, Recha dobrze się pokazywał na poprzednich bitwach o południe, więc on może tą popularność trochę podciągnąć, no bo jednak bopy to ludzie... Myślę, wiesz, jego bardziej kojarzą, taką stałą publikę. Jego bardziej kojarzą, że wiesz, bo Karakam dwa razy gwałcił i tyle, nie? No ale za wydaje. Tak, no ale nie tylko. Czy on wygrał z Edziem? Na tym bopie jak Edzie był? Czy nie, przegrał? Chyba. Nie, chyba nie. W barażu miał dogrywkę z nim chyba, z tego co kojarzę. Aha. Jak mieli baraż o wyjście z grupy, on Cerber Edzio. Albo nie miał, nie pamiętam, ale wiem, że było coś takiego, na pewno w trójce. Tak, i my z Rafim wtedy jako koledzy Rechy krzyczeliśmy Edzio, Edzio, bo mieliśmy zbicie. Wy tak zawsze krzyczycie. Pamiętam, jak na Zagłębiu krzyczeliśmy, czekaj, kto, z kim on był tam w finale. Recha ze Spartiakiem miał finał, no i tak, mieliśmy zbicie, to krzyczeliśmy Spartiak.
ale się wkurwił na nas wtedy, bo my staliśmy pod sceną i krzyczeliśmy Spartiak, Spartiak, a tam w ogóle nie dało się dać na Spartiaka, nie? W żadnym stopniu, kurwa. Dokładnie. I z tam Jamanu i Rafi krzyczeliśmy Spartiak, Spartiak, i tak się popatrzył na nas, kurwa, z taką nienawiścią. Ale fajna może być walka, bo nie wiem, jaki jest układ, kto będzie z kim pierwszy walczył, ale jakby tak, jakbyś wyszedł koziołek z barażu i od razu na rechę, to może być fajnie. Ale ja mogę sprawdzić i powiedzieć, kto z kim walczy w pierwszej walce, bo to też jest rozpisane. Tak, jest rozpisane. Jest rozpisane już. Ja sobie zrobię tylko ale kawę. Ale Ferdos mówił, żeby tego nie likować na razie. To w sensie, no bo na Betkliku wszystko jest, no nie? Ale dobra. No ale jest pytanie, czy na Betkliku masz dobrze to rozpisane. Okay. Czy będzie tak, jak rzeczywiście kolejność tych walk. Tego nie możesz być pewien, ja wiem, ale nie potwierdzę ci nawet, jak dobra, to dobra, pewnie. Nie, no to nie będę czytał. No ale dobra, prostu, ale zakładając, że wychodzi z barazu, no to w której walce się musi zmienić z ręką. No tak, wtedy na pewno, wtedy na pewno. No i co? Jak się zapatrujesz na tą walkę? Wiesz, no, jakby powiem ci szczerze, że z Rechą się spokojnie da przegrać. Po cztery wersy, ja z nim na przykład mam taką walkę z nim w finału KLW, mega mocna z obu stron i my mamy chyba 3-3 w ogóle bilans. Także wiem, że w tej walce się może wszystko zdarzyć, on na pewno będzie na mnie jakoś przygotowany, ja na niego też będę coś miał. Pytanie, pewnie przeważy to, wiesz, kto zaczyna, jakie będą przedmioty, kto będzie miał na to lepsze wersy jakieś, jak szyderca sobie poradzi, jak ksywa będzie leciał. Jest zbyt dużo niewiadomych, żeby ci powiedzieć bezpośrednio teraz, natomiast myślę, że to na pewno będzie agresywna walka. Bierzesz to personalnie, tą walkę bardzo? Ciężko mi personalnie jest brać walkę freestyle'ową, ale na pewno będę chciał wygrać, no. Okej. Dalej ogień nie zgasł? Jeszcze raz? Dalej ogień w waszej relacji nie zgasł. Chuj, ja cię słyszę, kurwa. Czy ogień wam nie zgasł w relacji? Ogień nie zgasł w waszej relacji. A, no to zgasł już dawno. Może szyderca rozpali jako Prometeusz freestyle'owy. A ciekawy jestem, czy to nie, wiesz, nie słamsicie walki, nie? Że nie przeniesie się na przykład tak, że ty z Recho będziecie sobie chcieli udowodnić, a ten Ksywa i szyderca będą, wiesz, tak z boku. No, że tak będą przejmować inicjatywę. Ale ciekawy jestem tego, no zobaczmy. No tam nie jest powiedziane, że musicie się zmieniać, co nie? Także może być też jeden na jeden nawet. Jeden może jojować, a drugi nawijać, nie? No właśnie. Okej. Okay. Ja się jednej rzeczy boję, tak całkowicie poważnie teraz, boję się jednej rzeczy, że ludzie, bo wiesz, jakbyśmy stali na przykład jednym po lewo, drudzy po prawo, to spoko, ale mi się wydaje, że się wymieszamy w tych pierwszych walkach, i ludzie zgłupiają, kto jest z kim. Poważnie się boję, że wiesz, że... Wiesz co, ludzie... myślę, znaczy, że mogłaby być teraz, taka teraz już jest chyba za scenie. Późno na to trochę, ale to można było koszulkami rozwiązać. Tak, narzutki na drużynę powinna mieć założone. Sarfy, takie programy. Numery jest. Sarfy jak na WF-ie, no. Nie no, ale jakby była taka mini, mała linia na środku sceny. No, ciężko to opanować, na przykład w moim przypadku. Ja lubię sobie wygrać pustelkę. No bo oni nie przechodzą przez środek, jest prowadzący na środku i jakby chyba tam jest ustalone, że oni mają nie przebiegać na to. No dobra, ale co kurwa mi zrobisz, jak przejdę? No wiem, że u nas będziemy przechodzić, bo ja pierwszy przejdę. Wiesz, to no to... tak, i jeszcze powiesz i co kurwa przeszedłem, nie? I jeszcze to siądzie. No. Dlatego wiesz, no. No tego jestem ciekawy. Ale po pierwszych walkach już się ludzie, wiesz, już się przyzwyczają, kto jest z kim. Tylko w tej pierwszej walce, każdy będzie pierwszy wychodził, no bo wiesz, nie są takie oczywiste pary. No Edzio z Korem, stary, no ja bym tego nie wymyślił, nie? Na przykład, bo Filipek z Milem, no to będą ludzie wiedzieli, że są razem, nie? Bo kojarzą ich, tak mi się wydaje, że oni są ukojarzeni mega jako para, nie? Jako kumple. No, ale wiesz, z drugiej strony już tyle czasu są te duety promowane, że myślę, że chociaż tych najbardziej mainstreamowych zawodników ludzie będą kojarzyć, że są razem. Myślę, że jak ktoś na Bobidzie, to będzie wiedział, że Kora, Edzio są ze sobą i tam ich rozpozna, nie? Ale no, ja byłem w niektórych walkach może to być ciekawe. Ja byłem nieraz na finale WBW w tłumie, stary, i ludzie nic nie czaili, wiesz co chodzi. Ja gadałem z jakimiś ludźmi zawsze, bo zawsze z ciekawości robię, wiesz, taki sam research i niektórzy ludzie nic nie wiedzieli, jak się nazywa, kto jest kto i nic nie wiedzą czasami, wiesz. No tak, no tam na to 2000 osób, to 1000 będzie najebana, nie? Też trzeba to brać pod uwagę. No właśnie. No, ale... Dokładnie. Będzie fajnie, na pewno będzie fajnie. Ciekawe, czy wam się podoba? Będą wiedzieć, na kogo krzyczeć. A jeżeli wam się podoba, czy nie? Tam macie Czeski, Konrad i Człowiek Warga. Ja jestem zadowolony z tego jury. Uważam, że jest bardzo sensowne. No fajnie, sami koledzy, fajnie. Wiadomo. A też jest Człowiek Warga, z, wiadomo, youtuber. Nie wiem, czy w sensie nie sędziował jakąś bitwę, pewnie nie.
Ale wiesz co, on ma takie poczucie humoru, że on będzie ogarniał, o co chodzi, bez problemu. To jest trochę tak, jakbyś wziął stand-upera, on też będzie ogarniał. Dobrze, jest jeden taki, nie? Jak jest jeden taki ziomek i dwóch freestylerów, to myślę, że to jest spoko taki ten... Czy ja w ogóle byłbym za piątką jurorów na tak dużą bitwę? Moim zdaniem piątka była pisiana. Ja kurwa, i siedmiu jurorów i tarczę do głosowania. Nie, no wiem, że to piątkę, tak jak na Red Bullu było. Nie za ocen. Bo wtedy rzeczywiście ta jedna osoba, która tak jak był Błażej Krajewski, stand-upper na Red Bullu. Red Bull. Mówcie, ja słyszę was. No bo tam w tamtych walkach często było tak, że dało inne werdykty niż reszta. Przy piątce jurorów to nie wychodzi aż taka różnica, nie? Czwórka może uratować. Tutaj jak masz trójkę, no to no to ten jeden głos jest bardzo ważny. Będą, czy będzie pięciu rzeczników. Okej. Nie, no myślę, że pięciu to też wypada taka optymalna liczba, ale jak jest załóżmy dwóch mega ogarniętych we freestylu gości i jeden, co czai humor i będzie uważnie słuchał, to myślę, że też podołaj. Tylko... A uważacie czeskiego za dobrego jurora? Bo jest duży, powiedzmy, no ludzie go cisną w internecie i tak dalej, wszystko przez tą dogrywkę trójca. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych jurorów. Generalnie. Trochę tak jest, że jak sędziujesz dużo bitew, no to którymś werdyktem na pewno się narazisz w internecie i ludzie cię będą cisnąć za coś, nie? Ja go lubię, myślę, że jak ktoś tyle sędziuje, to nie uchroni się od tego, żeby ktoś się z nim nie zgadzał za jakiś werdykt sprzed X lat. Ja myślę, że czeski, biorąc pod uwagę to, ile już lat sędziuje, to myślę, że jest w tym obyty i podoła wyzwaniu zdecydowanie. Zgadzam się, ja w ogóle... że mógłbyś mikser, nie? No lepiej nie, ja w ogóle myślałem o tym na początku, jak ogłosili czeskiego, że będzie legendarny jury, bo to też by było fajne taką bitwę. Czeski Flint Dollar na przykład, jakby powtórzyć to trio z WBW 2.15. To by im było spoko. Nie wiadomo, czy Filipek by przyszedł na bitwę. No to też możliwe. No oni chyba już nie mają urazy do siebie. No dziwne, gdyby mieli w sumie po takim czasie, to by było dość takie... Nie, no wiadomo, to tak zażartowałem. Dobra, Wawrzyn, będzie kickback z Kazem, czy nie? Zobaczymy. Jak czas pozwoli, to tak. Jak będzie okazja, żeby spróbować pewne wyjście, to może coś się pobawimy. Pytanie do Wawrzyna z Donata od Uszata. Czy będą wersy o krajach i ogólnie o geografii? No ja generalnie jestem trochę zawiedziony, bo tak to wszyscy się kiedyś ze mnie śmiali, że ja taki geograf, a tu syn młynarza mnie wygryzł, że już nikomu nie pamięta i trochę nie wiem, czy tu teraz znaleźć swoją niszę. Pełz coś bym wymyślił, ale już nie no, śmieszniejszy nie będę. Historia była chyba. Nie wiem, czy u was historia też, no. U mnie go zlagowało. Pełz tak, musi odpocząć, wiadomo. Nie wiem, co zrobić z Pełusem. Skąd wiesz, że on się zlagował? Może on, wiesz, drzemę wali teraz. 12 godzin na budowie to nie jest. Dobra, jest. Pełus, panko. Dobra. Co myślicie o kursach na Betkliku? O Bookmacherze w ogóle? Że jest Bookmacher? Bardzo dobrze, bo to rozwija freestyle. To pozwala. Ja się zgadzam. Ludzie też, którzy... Może to przyciągnąć trochę inną publikę. Ludzi, którzy, nie wiem, lubią po prostu obstawiać sobie wydarzenia, bo się przyzwyczaili, że obstawiają sobie Fame MMA czy jakieś sporty na live'ie, to sobie wpadną, bo wiesz, usłyszą, że jest bitwa o południe, zobaczą na Betkliku, no to co jest sprawdzą, nie? I to jest dokładnie. Też moim zdaniem fajne, żeby przyciągnąć publikę. Także mam do ciebie dla mnie takie rozmaicenie jest na plus. Tak, ale nie jest mam tak... do ciebie kolejne pytanie. Dobra, z Donate'u od widza. Od Best of Freestyle. Tak, czy pozdrowisz się Rakowice? No oczywiście, pozdrawiam. Moje miasto. A to nie jest miasto trochę, to dużo tak, powiedziane, nie? Wracając do Wawrzyna, na tego, co mówi. Nie ma, ale mogłoby mieć. Z Limanowej. No ale Limanowa ma prawa miejskie w przeciwieństwie do Sierakowic i kurwa Będzina. No, w Będzinie to byś się zgubił. No zgubiłbym się, kurwa, na Łagiszy. Chyba jakby mnie przekopali koledzy twoi, to bym się zgubił ze wstrząsem mózgu. Nie byli moi koledzy, to byli sceptycy freestyle'u z Spartiaka. Jak ty do mnie dzwoniłeś kiedyś i mi pokazujesz ziomka i mówisz, pa, to ten, co kopał Spartiaka i wódeczkę sobie piliście, a teraz mówisz, że nie twoi koledzy.
Kurczę. Przejdę do Pełu, a oni wspominają mnie. Pełu nie widać się generalnie. Ja też właśnie was straciłem. Czekaj, jeszcze spróbuję. Oj, znowu. O nie, może jest? Widzisz, Pełu sobie jakiegoś Starlinka zamontował. No coś z internetem. Stary ci chyba weźmie telefon, nie? Kurwa, to jest nie. Dobra, tak wracając do tego, co Wawrzyn mówił, że to przyciąga publikę i tak dalej. No bo jest tak na pewno. No i wyszedł. Jest tak na pewno, ale to nie jest właśnie... Bo później jest trochę narzekania tą publikę, że mało ogarnia, że takie najprostsze punche do nich trafiają i teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że takie rzeczy przyciągają. Ale to nie jest wina Bukmachera, moim zdaniem. Tak, nie jest wina Bukmachera, ale też było tak chyba po którymś bopie tak było, że było dużo tych komentarzy, że chociażby tam co do Filipka, że najprostsze wersje i tak dalej, że ludzie, jakby przechodzi publika po prostu z freak fightów na freestyle trochę. Ale stary, wiesz, bo jest coś takiego, że musisz jako freestylowiec się dostosować do publiki. Ty jesteś MC, master of ceremonii i jeżeli nie potrafisz wyłapać, czego ludzie chcą, to nie jest ich wina, tylko to jest twoja wina. Tak naprawdę. Właśnie ja też uważam, że bitwy są dla ludzi i to nie oni się powinni dostosowywać do nas. No bo to oni płacą za to show jednak i oni oczekują show. Więc no jeżeli ktoś się denerwuje, że nie siadają mu dojebanie przekminione premade, gdzie każdy ma trzecie dno albo czwarte, jest homonimem. No to niech jedzie na bitwę, gdzie jest 200 osób. No i niech jedzie na bitwę, gdzie jest 200 osób, no bo wiecie, im większa bitwa raczej, to im rzadziej takie wersy siadają, nie? Tak, bo jakby też nie możesz oczekiwać, że wśród 2000 osób będzie 1800 osób, które zrozumie, że ty nawiązałeś do greckiego boga, kurwa, urodzaju, nawijając o jabłku Adama, swojego przeciwnika w temacie drzewo życia. I jakby, ja rozumiem Wawrzyn, że to boli, ale takie jest życie. No tak, ale bardziej chodzi o to, że ten, że no najbardziej siadają punchy typu twoja stara i tak dalej, no nie? Najprostsze takie... No to też ma swoje minusy oczywiście. Wiesz, zależy, no bo wiadomo, że trzeba się dostosować do publiki, natomiast właśnie to, o czym Addikson też mówi, że czasem jest tak, że każdy rzuca jakby na podobnym schemacie i to w podobny jakby sposób siada, nie? Że wiesz, na przykład ja nie lubię, mnie trochę denerwuje to, że często siadają wersy, załóżmy, ktoś ci rzuca, że jesteś słaby, a ty mu odbijasz i tak jestem lepszy od ciebie, coś w tym stylu, wiecie, takie totalnie już najprostsze rzeczy. No to to jest takie... No takie wersje, no, wiadomo, typu chyba nie. Ty, no nie? Ale Wawrzyn, bo no, jest informacja do ciebie tutaj, od Uszata, tak? Do Wawrzyna. Mogą być też wersje o historii. Niech się czegoś uczą debile, ja jestem fanką edukacyjnego freestylu. Dobrze, to coś się postaramy wymyślić. Ja teraz znajdę jakąś książkę. Widzowie, jeśli chcecie, żebym zadawał zawodnikom pytania, wysyłajcie donaty. Jak najbardziej będę im zadawał z donatów każde pytanie. Powyżej 5 zł. Uszata ma wyjątek, bo ją kochamy. Do mnie zadzwonił. Też bardziej żywa, no bo nie będzie eliminacji, nie? Tak to 2 godziny eliminacji, ty ludzie już się wypompują przez eliminację, nie? To też prawda, to jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. Ale też było narzekanie w internecie, że czemu nie ma elimek? Że ktoś by się chciał pokazać i nie może, no nie? No to by wtedy trwało 7 godzin. No tak. To znaczy ja to mówiłem już przy Pasibusie pierwszym. Uważam, że bitwy, w których nie ma eliminacji, totalnie nie powinny być wliczane do żadnych rankingów, bo nie każdy może wziąć udział w nich. No wiesz, jakie to są kurwa rankingi. No ja się też zgadzam właśnie, zgadzam się, że nie powinny być wliczane, ale też uważam, że jak się ma 31 lat, to nie ma co się wczuwać w bitwę, nie? Pełsto to tam ma 32, a nie 31, ale ciekawy zarzut do niego. Odniesiesz się jakoś, Krystian? Ale ja myślę, że to było innego 31-latka. Ty nie masz koziołek 9-3. Tylko koziołek 9-3 nie ma 31 lat? Nie. A 9-3 to co to kurwa jest? Rocznik mojego brata. Tak. Oj, KZK. Chyba bliźniaka. Wawrzyn, pytanie do ciebie kolejne. Od Best of Freestyle. Jak to jest być takim Sigmą? Nie wiem, sam się sobie dziwię. Widzisz, nie dość, że Sigma to jeszcze skromny.
Czyli chuj, nie Sigma. Dokładnie. Widzisz, no. To dwie cechy, których nie masz. Których ci brakuje. To było do Best of Freestyle, czy do kogo? Tak, do niego. Do kolegi 9-3. A czyli Peus, jak się odniesiesz? Nie no, Koziołek, mi się wydaje, że ten, że wiem, że szykuję pociski, że jestem stary, ale też nie jesteś chyba najmłodszy, no. Ty, Peus, a ty ile miałeś lat w 2017, jak ci wszyscy cisnęli, że jesteś dziadkiem? Że z emerytury, jak byłeś na finale WBW? 7 mniej. Do 25. To młody byłeś. No. Tyle co chyba teraz. 6 lat młodszy niż ty teraz. O, serio. To. Tak, w sumie no, tak. To wzięło z tego, że ja zawsze wyglądałem tak poważnie i też zacząłem bardzo młodo freestyle'ować. No i to tak, wiesz, już pamiętają... I cię długo nie było, nie? No, że wszyscy, kto by kiedy nie zaczął... Że... Czy to chyba tak naprawdę głównie wynika z tego, że po prostu byłeś znany już w środowisku od wielu, wielu lat i bardziej ludzie ale... myśleli, że wiesz, że skoro freestylujesz 10 lat, to że musisz mieć 40. Ale czekaj, bo nie wiem, czy ten, czy nie, coś nie pokręca, ale nie wiem, czy Szyderca nie starsza ode mnie czasami. Jest chyba. Jest, no, na pewno jest. Także wiesz, ja nie będę najstarszy tu w zestawieniu. Szyderca chyba jest 8-9 rocznik nawet. Nikolka Kostki Diz na czacie. Pozdrawiamy, Nikolka. Pozdro. Możesz napisać, jaki jest twój ulubiony zawodnik z bitwy dwójek BOP. No wiadomo, że KZK 9-3. Nie, no nie, nie. Manu wie. To niech powie. Wiem, ale nie powiem. A kto ma większą charyzmę? Peus czy Koziołek? No bo oba jesteście z tego znani. Z bycia charyzmatycznymi. Chyba Peus. I Peus... Bo właśnie też myślę, że tak, dlatego tak było na WBW 2017, że po tym wieku, bo masz taką po prostu aparycję takiego dużego chłopa, starszego, no nie? Myślisz, że na charyzmę no, wygrywał z Koziołkiem? Ale wtedy się freestylowało 2-3 lata, nie? I się przestawało, no. A u nas... Dobra, Peuza na przykład, patrz, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, bo mnie to ciekawi, nie? No. Że byłaby nasza walka i by tak elektryzowało i ty byś tak zrobił do mnie jak do Cornela, ja bym ci zajebał. To bym ci oddał. Podoba mi się ta odpowiedź. Ale nie, no nie zrobimy tak. Nie nakręcajmy w tą stronę tej spirali. Ale ten... Tego brakuje we freestyle. I Prime MMA za miesiąc. No właśnie. Tak, ja też tak, tak, brakuje bijatyk we freestyle. Też uważam, że... Koziołek, nie bijatyk, ale takich konfliktów rzeczywiście jakichś, powiedzmy, na scenie, no nie? Nie, żartuję oczywiście. No, na razie się może Koziołek pochwalić, jak nam poszło siłowanie na rękę. Ile wytrzymałeś? No więc nigdy się nie siłowałem z Peusem na rękę. A, no to w sumie to trwało tak krótko, że w sumie jesteś dalej. Nie, ja nie pamiętam. Nie pamiętam, poza tym byłeś na dopingu. Jakim, kurwa? No alkoholowym. No to ja tam dwa piwka wypiłem, przestań. Ja nie wypiłem. Nie, no wygrał Peus, ale ma siły w chuj. No ale jak się no, na budowie pół życia zakurwia, to się nie ma co dziwić, nie? Ja myślałem, że to więcej ważysz, no bo jak rzeczywiście ważysz niecałe 80 kilo, no to jest cepak, nie? No to ile ty ważysz? Ja ważę cetę, równo. To dużo, to jest więcej. 77 pełz ma. Wysoki. A ty, Szymon? Co? Ile ważysz? A co to kurwa jest? Bilans, kurwa, w gimnazjum? Jakby to był bilans w gimnazjum, to by był problem, jakbyś powiedział 133, kurwa. Nie, no nie, ja to nie wiem, ile pukuś może ważyć, nie mam pojęcia. Bilans to jest jak tańczyć jednocześnie z chłopakiem i dziewczyną. Tak? No, Szyderca zapisał. Przekminione. Dzięki Tomek za DM-a. Kto będzie najbardziej flowowym zawodnikiem? Takie mam pytanie. Według was. Kto jest? Ja myślę, że Milu. Milu. Albo Bober. Okej, okay. I nie typujecie tutaj Kaza? Ja zawsze Kaza. Zawsze Kaz był kojarzony ze stylówką, z flow. Jeszcze 2016 na przykład. Mnie ciekawi, ile par będzie przełamywało ten schemat czwórek. Że nie będą lecieli po cztery wersy, ze względu na to, że na przykład Milu na takiej czwórce się nie rozpędzi, żeby rzucić coś flowowo mega, nie? I technicznie.
Ja to będą killer. Czwórkę można też rzucić technicznie, czwórkę dobrze poskładaną. Dawrzyn, ty rzuciłeś podwójny kiedyś? No nawet na Gdyni nawet był, tak zapamiętam. Ja tego rzeczy pamiętam, bo ostatnio ktoś się o to pytał na czacie. A przykładacie dużą uwagę do rymów, do techniki? Będziecie przykładać? Oczywiście. Ja uważam, że lepszy jest, chociaż staram się nie używać czasownikowych i nie zdarza mi się za często albo wcale, ale uważam, że lepszy jest solidny czasownikowy, który dobrze pasuje do danej sytuacji, niż dwójka na siłę. Szczerze mówiąc, no teraz przychodzi mi do głowy, nie wiem, podwójny Bobera. Skilka, obczaj, piłka nożna. Co to jest skilka, obczaj? No jakiego skilla? No, tak. skilla, no, obczaj. Wiem, stary, no to jest na siłę właśnie. I... Yeah. Moim zdaniem jest sensem skilka, obczaj. Moim zdaniem też sensem. W sensie, no, i wszedł tam wtedy, ten werswalnie siadł. No ale znaczy ja podałem taki przykład, który według mnie nie ma sensu, a takich jest masa, ale jeżeli jest dobry podwójny, który siada, no to bardzo fajnie. Ja też lubię krzyżowe ogólnie, ale uważam, że są dość... łatwe do... Jak coś widzowie, to pytania zadawajcie w donate'ach, bo ja muszę się patrzeć na chłopaków, nie mam czasu czytać czatu. Ja to nic nie mam do wypełniaczy, jeżeli one nie są bez sensu rzucone, nie? Wiesz. Na przykład kiedyś ktoś w dogrywce bez bitu nawinął coś tam, leca kapela, jadę na bitach, wiesz. Mhm. Jak są takie totalnie z dupy wypełniacze, no to nawet jak rzucisz dobrze ten drugi wers, no to przez to, że rzuciłeś jakiegoś kasztana w pierwszym, no to trochę traci na znaczeniu, nie? To, co rzuciłeś wcześniej. Nie, no, czy ty właśnie deprecjonujesz freestyle Cornela? Ale ja uważam w sumie, że Cornel, bo ja też ogólnie, my nawet Jarek często o tym gadaliśmy, że mega słabe jest, że twórcy tak często używają na wersach, na rymach, na majkach, tak. Ale akurat w przypadku Cornela czy Rechy, oni tak często, tak gęsto rzucają wersy, że da się to wybaczyć. Ale jeżeli ktoś rzuca punch, przerywnik i co chwilę jest na wersach, na punchach, na majkach, no to jest słabe, nie? Nie, to prawda, jeżeli lecisz już co drugi wers jest punchline, to jeszcze jest okej, ale jak rzucasz tak, że w czterech wersach trzy nie mają sensu, to dla mnie to jest przesada, nie? Tak, dokładnie. No ale co do tych podwójnych na siłę, to jest takie pytanie, czy lepiej w takim razie rymować na przykład, nie wiem, ciebie zjebie, bardziej takie dokładne rymy, niż rzeczywiście no się postarać? No ciebie zjebie to przesada trochę może, tak? Ale wiesz, często się pojawia dalej. Tak, i zależy tak, od sytuacji, prawda. Nie? Bo raz czasami to jest dobry wers, bo to jest dobra odbitka, ale jeżeli to jest tak, że po prostu mówisz chyba ty, no to gówno, nie? Tak, no ogólnie wiadomo, że często się zdarza, ale są właśnie takie wyjątki, jak na przykład w walce ryba Forti, no to siadło bardzo fajnie. Albo Forti Pan Michał. Albo Forti Pan Michał i ogólnie nie widziałem lepszej walki w tym roku kalendarzowej. Ale tam Forti rzucił do jebanego killera. Ja nie widziałem dużo, ale to było top. Tym silde na chwilę. Jak? Pytanie do Pukusia mamy. Pytanie do Pukusia od Uszatej. Pytanie do Pukusia. Czemu nic nie mówi? Czy jest najebany w tym aucie? Piję piwo zero. Nie mówię nic, bo lepiej nie mówić nic, jak nie ma nic do powiedzenia, niż głupio pierdolić. Lepiej mądrze milczeć, niż głupio mówić, prawda, Pukman? Ładnie. Bo biegać trzeba, kurwa, u mnie. Czemu ty, Pukman, siedzisz w aucie? To chodzi. Co? Bo zaraz jadę. Za dwie godziny będziesz siedział i zaraz jechał? Mi się coś wydaje, że dzisiaj będzie Pukuś w internecie odpalony. Nie będę. Benzin lepszy niż Białystok. To właśnie, Szymon, jakby twój konflikt z GBL-em odnośnie tego, które miasto jest. Kibicowałeś Jagiellonii ostatnio czy Śląskowi? To jest pytanie. W Ekstraklasie. Jagiellonii. Ja też kibicowałem. Chociaż jestem smutny, że Warta spadła. O, biednemu się raz byś też należy. No naprawdę, no nigdy byśmy Polski nie mieli, nie? Teraz mają. To prawda. Dobra, Szymon, pytanie, na które czeka naprawdę spora część freestyle'owego środowiska. Co to jest Orun Skartek? To nie było Orun Skartek. Ale nie powiem. To był podwójny rym. To był podwójny. Tak. To był zerowy rym. To był Piorun w gardle. Piorun w gardle? Tak.
A dobra, inaczej, bo mam pytanie inne, czy nie wiem, czy ono padło, bo mnie tam wybijało parę razy, ale czy Waw z Kazem będą dużo kickbackować? Czy no, jest taki było, plan? Było, ale możesz jeszcze raz powiedzieć. No, zobaczymy. Jakby Wawrzyn za każdym razem mówi, że nie wie, ale się uśmiecha przy tym pytaniu. Czyli na pewno ćwiczyli kickback i sobie powiedzieli, zobaczysz stary, będziemy robić ten kickback, ludzie się podjarają, kurwa, i tak wygramy tę bitwę. Na całej bitwie nie, ale, walkę, ale pierwszą walkę można na luzie wygrać z jakimś takim patencikiem. No, znaczy ale tak, ale na pewno kickback nie jest naszą jedyną bronią, którą możemy wygrać. Tylko ten kickback. Coś tam próbowaliśmy, nie ukrywam. Że na WLW eliminacja nie przechodzi i na WBW cały czas baraże. Więc nie wiem, czy to jest dobry sposób na trening freestyle'owy. Znaczy, no bo kickback generalnie jest dobry na bitwę, tylko jak ci przeciwnik zadaje pytania, a tak w duecie, no to nie wiem, jakby to siadło. Jak sami sobie byście zadawali pytania. I to jest pytanie, czy rzeczywiście planujecie i czy zobaczymy to, czy tego jednak nie będzie, no nie? No, ciężko powiedzieć teraz. Jeszcze jest tyle czasu do bitwy w sumie, że nie mamy powiedziane sobie, co na pewno zrobimy. Ale ty, Adikson, mówisz o tym kickbacku takim, że ktoś zadaje jeden wers i ty trzeba odpowiadać tym takim i później tak. Zmienia rym i ten znowu. Ale oni, ja może ja to źle nazwałem, ale mam wrażenie, że będziecie starać się po jednym wersie nawijać często, że będziecie rym sobie wystawiać. Ja mam dwie rzeczy. Ponton napisał, co to jest kickback, ale wcześniej pytanie do Wawrzyna od Uszata. Czy Wawrzyn będzie miał mapę neutralnego Moresnetu jako rekwizyt? Rekwizyt geograficzno-historyczny. No to jest taka malutka mapka w sumie by była, więc nie wiem, czy ktoś by ją zauważył. A co to jest? Na koszulkę wytłumacz mógłbym widzom. Mieć. Wytłumacz widzom, co to w ogóle jest. Neutralny Moresnet to było bodajże terytorium pomiędzy Holandią i Belgią. Takie niezależne. Ale to było takie jakby jedno miasteczko, oni tam mieli jakąś hutę szkła czy czegoś i dobrze sobie tam prosperowali w XIX wieku, ale potem ich przed pierwszą wojną światową któreś z państw ościennych wchłonęło. Świetnie, dziękujemy za to. I jakby coś to Ponton powiedział, czym jest kickback ostatnio na TLF-ie przed walką Persio David, więc cytuję Pontona. Kickback polega na tym, że rzucacie po dwa wersy, a potem jeszcze jeden, co się nie rymuje. Ale to w wersji TLF-u. Okej, okay, wersji TLF-u może być. A co do TLF-u, czyli Liga Freestyle'owa, to może Manu, jak się czujesz tak, po PFL-u? Bo była porażka z Jachem w finale. Była porażka z Jachem w finale, przyznaję to. Powiem szczerze, bardzo chciałem obronić ten tytuł, ale po finale i tak poczułem ulgę, że można już odpocząć od nawijania w Poznaniu, bo 4 lata to jest sporo, chcę sobie teraz posędziować, poprowadzić. W kolejnym sezonie. Fajnie, że Jachu wygrał, bo zasłużył na to z perspektywy całego sezonu, także mega spoko. No a ja i tak przed bitwą już nawet mówiłem, że drugie mistrzostwo PFL-a nie ucieszy tak jak pierwsze. Także fajnie, że Jachu to zdobył. Okej, a nie spadły ci trochę morale? Bo z Jachem walczysz w barażu. Nie, wiesz, to jest zupełnie inna bitwa, bo wiesz, finał PFL-a to było 250 osób na publice i takie bardziej hermetyczne grono, a tutaj trzeba trafić do 2000 osób i w tym uważam, że mam większe doświadczenie niż Jachu, także spoko. No tak, na PFL-u rzuci, że ruchałeś Magdę i już wszyscy robią hałas, a tak no to nie siądzie, nie? No dokładnie, tak jak mówi Koziołek. Chociaż Jachu w walce z tobą bardzo mi się podobała jego błyskotliwość, zwłaszcza jak ci odbił. To był mój wers. Ale mnie wtedy odkleiło. Pierwszy raz mnie tak sprało na scenie i ja już w momencie mówienia tego zdania feralnego zdałem sobie sprawę, co ja odpierdalam. I Jachu mi to rzucił i ja wtedy takie, oho, to trzeba dać jedną z życiówek wtedy. No i dałeś tą życiówkę oczywiście. Ale fajna wreszcie. Ja nie widziałem. I dużo osób pisanki tam zarzuca. Takie chamskie pisanki. Powiem szczerze, ja nigdy nie użyłem tanki, 2 razy zdarzył mi się pre-made. Dementuję ten pogłos. Okej, no bo... Ukuś pytanie chyba, od widza czekaj, do ciebie. Koziołek, czekaj chwilę, bo u Pontona to chyba było na vlogu. Nie na vlogu, generalnie o freestylu z Osetem i z Narysem, że długo czekałeś z tym wersem, żeby go rzucić. Z wersem na koniec? Okay. Że jesteś sobą. Wiesz co? Nie, no powiem szczerze. No miałem taki wersik w głowie przed bitwą, już bez żartów. Oczywiście, że tak było. Weź, kurwa, farmazoniarzu jebany, pisana jak chuj, to była, co ty pierdolisz, miałem wersję w głowie. To nie była pisana, bo nie przygotowana.
Po prostu idealnie złożyły się okoliczności, by to rzucić. Uznałem, że rzucam. Tak więc nie ma co dłużej tego analizować. Dobra, pytanie od widza do Pukusia. Anastazja Romanow. Pukuś, czy lubisz Ludwiczka? Tego z Fejlera? Chyba tak. Nie znam. Ja nie lubię. A ile płaciła? Dyszkę. To powiedz coś jeszcze. Jak musisz rozwinąć wypowiedź, zadychę. Jak wrzuci jeszcze dyszkę, to powiem. Matis na czacie napisał, powiedz Manu, że bardziej go sprawa z pozorem na underdogu. Oj tak, nawet to przyznałem, bo ja wtedy miałem takie wejście, że totalnie nawijając, nie myślałem o tym, co nawijam i jak słowa powinny być chronologicznie ułożone. I zdałem sobie sprawę, że nawijam głupoty, po czym powiedziałem do publiki, ale mnie sprało, ale ciebie bardziej typało i się sytuacja uspokoiła, gdy zostało to obrócone w żart. No tak, właśnie, ja mam też pytanie z tego PWL-a jedno do ciebie, bo Jachu tam rzucił taki wers, że twoja dziewczyna skacze z kwiatka na kwiatek, po czym ty, oburzony, wykrzyczałeś, kurwa, mój wers. Tak. Rzeczywiście uważasz, że podjebał ci wers, że dziewczyna skacze z kwiatka na kwiatek? Nie, ty idioto, bo to jest przysłowie. Dementuję. Tak ci to odbił. Tak, ja ci to teraz odbiłem. Czyli znowu zajebałeś wers. Tak. Polo to był. No nie lubisz takiej niezręcznej krzyży, no Jarek? Słuchaj, ty jesteś u mnie teraz. Ja jestem u siebie, a ty się tutaj czułeś bardzo. Ty jak wychodzisz ze swojego domu i przekraczasz próg, to już jesteś u mnie. Tak? Czyli wszędzie jest Limanowa, przejebana, gdyby tak, tak było. Jak włączasz internet, to też już jesteś u mnie. Ci koło Belgii, jak się o tym dowiedzieli, to kurwa zerwali w ogóle konstytucję i się dali wchłonąć, bo nie chcieli mi. Jedyne niepodległe miejsce w Polsce, w którym nie jesteś u mnie, to jest Wola. Ej, ale Pełz nie ocenia streamów i walk, też nie ocenia walk czyjś na streamach, żeby mu lizać dupę, Jarek. Także może przestań. Nie ale, będziesz miał przez tyle przychodzę. Czasem rozstawiam i czasem sędziuję, tak musi. Serduszko dla Krystiana, widzowie na czacie. Matis, jak chcesz, to możesz wyjść na Discord tu do nas. Wejdź na ogólny, to cię przerzucę. Chodź, Kino. Bo też mam takie pytanie. Jak wam się podobały Elimki ostatnio w WBW i co powiecie w ogóle o WBW aktualnie? Bo wam z Koziołkiem, tobie Manu i Koziołkowi coś nie wychodzi na razie. No nie wychodzi. Dobrze się z tym czujemy, prawda Jarek? A wiesz, co nam wchodzi, Adikson? No słucham. Chuj w twoją matkę, kurwa. I ogólnie do Wawrzyna donajcik był. Chyba się nie znasz, bo w neutralnym Moresnecie nie zajmowali się szkłem, tylko wydobyciem cynku. A, no to widzisz. Ale byłem blisko. Cynk, szkło. Tam podobne rzeczy. Wydobycie. To. Jest Matis, jest Matis. Siemanko Matis. A jeśli chodzi o WBW, to ja jak zobaczyłem, że przegrywający Barasz Cerber jednak wchodzi do 1/8, to tak czułem, że wygra wszystko. Nie no, szczerze jeżeli chodzi o WBW, to uważam, że w ogóle samo losowanie tej drabinki było spierdolone w tej Warszawie totalnie, bo jak ja wychodzę z drugiego miejsca w eliminacjach i mam z tego tyle zysku, że wybieram między Manu i Furmim, to moim zdaniem jest totalnie bez sensu. I Kurianem to jest totalnie bez sensu, nie? Jakby no tak, nie opłacało ale mi się jakby, to. Ale bez losowania i tak by ci losowali przeciwnika, i tak mogłeś trafić na Kuriana. Tak, ale patrz, jakby przez to, że ja wyszedłem z drugiego miejsca, dopiero wybierałem przedostatni, bo akurat tak się złożyło. I dla mnie lepiej było wyjść z ostatniego, bo bym wybierał na przykład drugi. I jeżeli... Nie, to chyba ludzie wybierali. Nie, tam losowali tam numerkami, tego. Numerkami losowali, wiesz? I w zależności od tego, jaki numerek tam z publiki wylosowali, no to wtedy ta osoba wychodziła. To nie ma sensu. Jak już tak robią, to powinno być pierwszy wybiera pierwszy, drugi i tak dalej, nie? No ja już im to mówiłem przed Warszawą, ale teraz po Warszawie powiedzieli, że na pewno w Bielsku tak zrobią, więc zajebiście. No, ale dobrze, że Łukasz z WBW bierze rady do siebie. I tak, on, tak to prawda. Tak, on zwraca uwagę na feedback. Tak, i to jest bardzo spoko. No ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Mogę cię o coś zapytać, bo wyglądacie widzę. Jasne. O co chodziło z tym, że były eliminacje gdzieś tam w Polsce i wszyscy nawijali i nagle powiedzieli, że
syn młynarza dostał 6 lat temu dziką kartę. Tak. Teraz chodzi o to. Bo już ci tłumaczę. Ja ostatnio na tej salce, ale ja nie rozumiem. Było. W 2019 roku było coś takiego jak WBW Awards. I tam były 3 kategorie. Był chyba freestyle'owy coś tam i był debiut roku. I debiut roku wygrał syn młynarza i nagrodą za wygranie w tym plebiscycie było to, że na następnym WBW nie musi przechodzić eliminacji. Znaczy startuje w nich, ale niezależnie od wyniku w nich wchodzi do drabinki. I zrobili tak, że syn młynarza wszedł do drabinki bezpośrednio, tylko że wyjebali z niej Kuriana zamiast dać go do barażu na przykład. No dobra, ale to jaki jest sens tego, żeby on brał udział w tych eliminacjach i czemu od razu w Krakowie nie było rozstawione, że nie było to ogłoszone, że za te 6 lat temu... Bo tylko... nie pamiętali o tym wtedy chyba. No bo to syn młynarza się upomniał, bo to pisał mu syn młynarza. To ktoś nie o tym przypomniał chyba, nie? No tak, syn młynarza sam napisał do WBW. Bo tam były 4 nagrody i co by było, gdyby na jednej eliminacji pojechał Młynarz, Konrad, Koro i Quest. No, no to byłyby już 4 sloty z góry zdjęte, nie? Tak. Tylko wiesz, wydaje mi się, że organizatorzy wtedy uznali, że ci zawodnicy są tak dobrzy, że i tak by przeszli, nie? Więc ich puścimy od razu. No tak. No ale nie, nie jest dobra, to... ale on wyszedł i dał normalnie wejście w eliminacjach, tak? No tak. Tak, 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 tak. To na chuj. No to no. Już jest pytanie do TB bądź EŁŚ. No błędy w komunikacji no, ale... na pewno dużo. Nie, bo ja to mówię z takiej perspektywy, ja nic do Młynarza nie mam, bo się jaram jego freestylem, cieszy mnie to wszystko i tak dalej, ale jakbym był zawodnikiem i bym na przykład był Kurianem w tym, na jego miejscu, się straszliwie wkurwił. Ja no i Kurian się wkurwił. No nie dziwię się, tak. Wkurwił. No. Jakby tam był i bym dał fajne wejście i bym nagle ktoś mi powiedział, że jednak 6 lat temu była jakaś nagroda, no dziwna akcja. Ale nie mam problemu do Młynarza, bo to nie jego wina, no nie? Tylko... Szkoda Kuriana, bo mało widziałem większych talentów we freestyle'u, szczerze mówiąc. No ale jak jest taki dobry, to jeszcze środkuje, nie? A jest dobry, także myślę, że środkuje. Jest, mega. Jest bardzo dobry, ale już mógł stracić chyba chęci do tego. Tym bardziej, że on też już poszedł chyba bardziej w stronę rozwijania się zawodowo i odrzucił całkowicie chyba freestyle. I teraz tylko tak miał wrócić, ale momencie, chyba tak, się nie zapowiada. No a teraz nie zapowiada. Żeby... No ale w Warszawie był, nie? Chociaż tam mu tak średnio poszło. To nie jest tak, informacja od widza, który jest inside, jest pytanie do Peusa, od Uszata. No. Czy idziesz z nami na pub quiz do Wola Parku, skoro mieszkasz na Woli? Bo są w czwartki, PS Młynarza nie było w Krakowie. Ona myśli, że ty na Woli w Warszawie mieszkasz. Nie, nie, to nie ta Wola. Ja mieszkam ja w ogóle tam już nie mieszkam, ale jestem z Woli na Śląsku. Także to Matis wie gdzie, bo to jest koło Imelina. No, blisko dosyć. Ale nie, no to jest tak z ponad pół godziny autem chyba. To, kurwa, ale jak ten twój wokal słyszę, to mi się przypomina widzowie, otwieramy skrzynki dzisiaj. A ktoś pytał, czy zapytam tego ziomka w okularach, kiedy odda mi skiny. Czekaj, Wola. A nie, 20 spokój minut. Streamera. Aha, to jest tutaj, dobra, nie wiedziałem. Jedni powiedzą streamer, inni powiedzą złodziej. No a co do tego WBW, to jak na razie oceniacie trójkę, która awansowała? Jest Wawrzyn, jest Recha i jest Cerber. Każdy zasłużył ja na to że... najbardziej tego dnia. Okej. Okay. Dyplomacja. Dyplomacja. A jakie było pytanie jeszcze raz? Jak ci się trójka podoba, która już awansowała na WBW? Recha, Wawrzyn, Cerber. Zajebiście. A, mocno. No jeszcze dojdzie pewnie ten, wy tu dojdziecie we trzech, to będzie was sześciu, tak? Tak myślę, zakładam. Syn Młynarza i ktoś jeszcze i myślę, że syn Młynarza wygra całe to WBW za skurwisz. Zajebiście by było. Zajebiście by było, a Dixon by samobuja zajebał. Chyba tak. No, będzie taki, ja byłem w takim finale jak Sosen, tak na żarty go dali do finału, później na żarty wyszedł z grupy, później na żarty wygrał cały, nie? Wygrał, nie? Cały, no, wszystko. I to jest, podobnie się to zaczyna, że też było tak, że także mam wrażenie, że tak może być, że jakbym miał tak obstawiać, to z tym Młynarza może to wygrać, nie? Bo to jest tak, wyrywa ogóle... cały czas w jedną stronę i nie idzie, to trzeba pociągnąć w drugą. A wy będziecie w siedmiu mocno napierdalać tymi punchline'ami, a on wam powie, że daleko, daleko idzie po mleko i będzie po zabawie. Peus, Uszata ci odpowiedziała, napisała no. Tak. Wiem, że to nie ta Wola debilu, chciałam po prostu wysłać donate Koziołkowi. No wiesz, zawsze, ja też jak zawsze powiem coś głupiego, to zawsze udaję, że tak miało być, że 200 IQ, no. Uszata, weź, jak nie masz co robić z pieniędzmi, to idź kurwa do puszki w Obcakowie. Ale nie mów jej takich rzeczy, zwariowałeś, to bardzo dobrze te pieniądze inwestuje. A to może Matis się wypowiedział o swojej walce z synem Młynarza?
Może lepiej właśnie. Nie. No nie, bo nie było od ciebie komentarza. Co ty uważasz o tej walce? Bo były spore kontrowersje. Ja na przykład uważam, że Młynarz cię tam kurwa rozpierdolił. Ja uważam, że rozpierdolił to jest za mocne określenie, ale wygrał ze mną. Bo wiesz, to mi się wydaje, myślę, że tam totalnie nabyłeś na najniższym poziomie swoich umiejętności, jaki słyszałem od dawna. W sensie, wiesz... Sprało cię strasznie w ogóle w ostatnim wejściu. Jakby, byłeś wyjątkowo niepewny siebie. Oglądałem sobie to... Tak, rzucałeś to tak, nie myśląc o tym, tak tylko żeby coś rzucić, żeby się pokazać, tak trochę cię sprało, muszę przyznać. No, mnie sprało. A syn Młynarza fajnie ci odbijał, tak bardzo zabawnie. Ja byłem totalnie generalnie w szoku, jak słyszałem niektóre jego wersy. No, także... zacznijmy od tego, że sprało mnie już w momencie, kiedy on mnie wybrał. No, on mnie wybrał tam, nie wiem, jako chyba piątego zawodnika i no, byłem zesrany, a podczas walki tylko to wszystko się potwierdziło, tym bardziej, że syn Młynarza dał moim zdaniem pierwszą taką faktycznie walkę na poważnie i dobrą w swojej karierze bardzo. Taką najlepszą w swojej karierze, no nie? On zmienił w ogóle podejście moim zdaniem teraz bardzo do tego. Bo kiedyś to był jaja, tak, jajce na jajce. Tak, też mi się tak wydaje. Zauważył, że tymi jajcami można coś ugrać. No, i on teraz chce do tego na poważnie podejść, więc trzeba się z nim liczyć. No tak, ja to mówiłem właśnie ostatnio, że syn Młynarza jest dobrym freestyle'owcem. No. Ma bardzo duży potencjał, tylko go tak tłumił w sobie tą beką, nie? A widać, że ma potencjał, bo mu w ogóle bardzo łatwo przychodzi, nie wiem, znaleźć jakieś słowo do rymu na on ma bardzo dobry, rzeczy, nie? On ma bardzo dobry żart ogólnie i to jest ważne dla freestyle'u. No tak, bo to, co rzuca, jest rzeczywiście zabawne, ale czy... bo nie, No tak, ale nie wiem, co wy sądzicie przynajmniej o tym wejściu z eliminacji, czy pisząc całe wejście powinno się wychodzić z eliminacji? No to jest trochę kwestia dyskusyjna, czy napisanym wejściem powinieneś wychodzić z eliminacji, natomiast już po samym wyjściu, moim zdaniem syn Młynarza wygrał każdą walkę w Warszawie, nie? W której brał udział. Co mówisz? Wiesz, jaki jest największy paradoks? No. Jaki? Że Młynarz na WPW sobie pisze, a na Rabatu freestyluje. To prawda. A mam pytanko do Matisa od widza. Anastazja Romanow. Zapytaj Matisa, czy dzisiaj też jadł psa. Jadłem. Kto to jest Anastazja Romanow? Znacie tą osobę? Kto to jest? To jest wasza koleżanka? Kurwa, pytasz, jak mój stary. A ja bym się podobał. Nie, psy są bardzo dobre, tylko się długo gotują. Chuj cię to obchodzi, kto to jest, kurwa. Chinolu, kurwa. Dobra, chciałem ci wysłać dona i dalej już. Chuj. Żartuję, Matisek. Ogólnie już ci wysyłam dane na priv. Może jak już Matis zbił, to może on się wypowie. Może wypowie się o BOPie 2v2. Widziałby... O czym? O BOPie? O BOPie, no, bo to na tym się miało skupiać generalnie. Odchodzimy trochę do różnych tematów, ale to nic złego oczywiście. Bo może Widziałbyś się w barażu? W barażu, czy mi się widział? No, na ten moment tak, ale na moment ustalania tych par barażowych nie, no bo one były ustalane w styczniu, a ja wtedy nic nie znaczyłem, a teraz cokolwiek znaczę. Więc mam do siebie trochę żal, że tak późno odpaliłem. Coś tak ale... nie wiedział, kurwa. Co? Ty Bóg dawaj na Discorda. Tak, że znaczy coś teraz. Eliminację ubawu. Kurwa, nie, że coś znaczy, tylko że przynajmniej gdziekolwiek się pokazałem, no nie? Że rozpoznawalny jesteś, tak? Bo dla mnie ogólnie to, że ty jesteś mocny, to ja wiedziałem już w tamtym roku, nie? No. Ale ten koziołek, kurwa, tulpin, bo Matis wygrał chuj więcej bitew od ciebie. Nie, no nie wygrał więcej. Tak. No i co najmniej na czterech, gdzie ja byłem. Nie widzisz tych pucharów z tyłu? Wodnika, ale co najmniej cztery, ja wiem, że wygrał. No ale nie, no to ja dużo bitw wygrałem. Co? Nie, no to powiem ci szczerze, że ja ogólnie nie wygrywałem dużych bitew, ale tak bitew samych dużo wygrałem. No ale mocny Machniczek wejście, no on ma... Ile ty masz lat? 19. No to ma dwa razy mniej od Koziołka, nie? A Koziołek by... Jakie kurwa dwa razy? Jak ty te studia skończyłeś, jak ty nie umiesz liczyć? No ale... Ale Koziołek ma młodszych kolegów. Wiesz, o co chodzi, nie? Że ty się tam zaplowałeś 5-6 lat, zanim coś wygrałeś, nie? A on set i 3-4 bitwy w jednym roku wygrał, no nie? No to jest, wiesz, no... No jest graczem, nie? Matis moim zdaniem teraz na freestyle'owej scenie. No każdy z nim może... Jest, jest. No.
Uszata ja tak do wiem, ja tak mówię, bo przejebałem z nim na tej zagłębiu i głupio, kurwa. No. Uszata do Peusa. No to już wiem, dlaczego tak chwalisz. Czekaj, chwila. Peus, też skończyłam 2 razy studia i będę robić z moimi pieniędzmi, co będę chciała. Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Masz rację, jestem też tego zdania, trzeba zawsze robić z pieniędzmi to, co się chce, ma rację. No. Ale to się robi. Mamy Avensa na czacie w ogóle. Avens, możesz powiedzieć, jak tam bity? Przygotowane wszystko? Zjebałeś mi... Czekaj, cybuch? O, jest. Widać. Kamerkę. O, zmienił się trochę. Siemanko. Elo, siema, elo. Siema. 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 Co ty, kurwa, wstałeś dopiero? Nie, ale jakiś zmulony dzisiaj jestem. Ale wiem. W lustrzykach jest inna strefa czasowa. To jest ten, co mi zajebał dziką kartę? To ja mam od razu pytanie do Cybucha. Chyba tak. Bo dużo ludzi ci zarzuca, że jesteś one beat for wonder. Trochę, że tylko na jednej bitwie ci wyszło. Jest dużo takich komentarzy. Też wrzucałeś chyba niektóre komentarze do siebie na ten, na Instastory, z tego co widziałem. Ale to mu wyszło. W sensie, czy... Co? A co mu wyszło? No po tych alimkach w Krakowie, wiesz? Wziąłeś tam zestrał mecz przed kiblem, nic mu tam nie wyszło. No ale był w finale. Dobra, no. Wiadomo o co chodzi. Nie no, wiecie, kurwa. Ja pierdolę, no jak musi udowodnić, że jest najlepszy i tyle, no. A na razie chuja udowodnił, no. To Matis jest 4 levely wyżej, no. On tu jest. Nie słuchaj go, ale słuchaj go. To tak, obiektywnie popatrzcie, nie? No Matis no ile tak. Wygrałeś bitę w życiu? Ile wygrałeś bitę w życiu? Ze 4 na pewno. No tak, ale czy właśnie 8... 6 chyba albo 7. Ale czy 7, piszą na czacie, że 7. Osiągnięcia powinny się najbardziej liczyć? Czy mimo wszystko umiejętności? No tak, ja uważam, że mówię to gdzie ja nigdy nie wygrałem w UBW, ani BOPA, ani takiego. Pewnie? BOPA nie miałem okazji. A chociaż nie, miałem okazję i nie wygrałem. No i ten, no i wiesz, jak porównuję młodych zawodników, no nie, no to pewnie. Moim zdaniem, no... Matis teraz jest parę leveli wyżej od Cybucha, nie? Na ten moment. Ale Cybuszek też jest kotem i jeszcze to udowodni. On potrzebuje więcej obycia trochę po prostu. No ja nie mówię, że nie, no zajebisty jest, no i tak, zgadza się. Tam każdy jest... też ma swoje tempo wejścia, nie? Natomiast... Nie słuchaj teu skaterów. Znaczy kurwa Cybuch. Ja nie słucham, bo mnie się nie przejmie. Natomiast w sumie we dwóch wyszliście tak w tej dzikiej karcie trochę naprzód, nie? I tam korespondencyjny pojedynek między wami. Nie wiem, kto tam teraz prowadzi. Jakby wiesz, Cybuch mnie już wyjaśnił na poprzednim WBW w walce z Kruczkiem. A ty, Matis, w ogóle jak ty czujesz z presją faworyta WBW Bielsko-Biała? Ale nie, żebym chciał ci narzucić presję teraz, ale... Tak. No, ale wszyscy mówią, że to wygrasz. Kto tak mówi? Wszyscy. Ja, Koziołek. No. Ja też tak uważam. Jesteś faworytem tej bitwy. No. Nie chcemy ciebie przytłoczyć czy coś takiego, żebyś po prostu miał mambo jumbo w głowie, tylko się pytamy. Po prostu też dbamy o twoje zdrowie w tym momencie i twój komfort psychiczny. Mnóstwo ludzi w ciebie wierzy, pokłada nadzieję. Tak. Czy ich zawiedziesz? Jakby na mnie to nie wpływa w żaden sposób, ja robię swoje i to wygram, nie? Okay. Więc dobrze typowa, myślicie. Dobrze typowa myślicie. Odpowiedź Beciaka. Ale ogólnie zauważcie tendencję, że na ten moment każde linki wygrywał ktoś w pewnym sensie u siebie, no bo Recha, okej, może na przykład nie jest z Krakowa, ale mieszka tam od dawna, Wawrzyn wiadomo, mieszka w Trójmieście, Cerber jest rodowitym warszawiakiem, także ciekawe, czy się tendencja utrzyma. Właśnie ja nie jestem z Bielska, ale też jestem z okolic i byłoby fajnie, gdyby ta tendencja się utrzymała, nie? Pawcie 9 to bierze. Ty byś wygrał Poznań wtedy, Koziołek nic, zajebiście. I... Koziołek już miał okazję swoją. Koda, że zimę do Węgrzyje nie ma. Ja się jeszcze nie rozpisałem się na żadne WBW, jeszcze bo mi się nie chciało. Będę chciał to trzeba zrobić. Trzeba zrobić WBW w Ustrzykach, żeby Cybuch się na finale nie wyjebał. No. Ej, w ogóle ostatnio obliczałem sobie ilość kilometrów z miejsca zamieszkania Cybucha do niektórych miejsc i na przykład Cybuch ma do Poznania dokładnie tyle samo kilometrów, co do stolicy Mołdawii, czyli Kiszyniowa, a do Wiednia ma 100 kilometrów bliżej około. Nie, ja to masz przejebane z tymi Ustrzykami, ale Rychu wiesz, Rychu na paliwo ma. Rychu jest kotem. Ja Rychu jest kotem. Ogólnie... Myślałem, że z tych Ustrzyków do, nie wiem, do Lublina się jedzie z 1,5 godziny, a tam chyba 3 godziny ponad. No to jest sam koniec Polski, to już.
Że ci się chciało, stary, do Gdyni nie przyjechać na WBW, to podziwiam. A wybiera... Wybieracie się na Bielsko? Dixon. Jeszcze się zastanawiam. Ja będę. Dobra, ale ja no raczej to... będę też. Okej. Okay. A ja właśnie, wy na tą zadymkę bierzecie jakiś hotel czy coś takiego? Bo ja bym myślał tak, żeby wszyscy wzięli jeden hotel i tam zrobić taki freestyle'ową kolonię karną. Ja też bym tak zrobił. Bo też tam będę spał. Będziemy tak w kółku dookoła Dixona i będziemy mu tłumaczyć, że to nie jest internet. Ja bym cię zaprosił, ale innego kolegę zaprosiłem i nie ten. Słyszałem, że jednym powietrzem nie oddychacie. A ile ma brwi? Dobra, Cybu chciał coś powiedzieć. Damy ci teraz powiedzieć. Mów. Chciałem spytać, wiem, że fakt, że rozumiem ogólnie pogląd Peusa. W sensie to jest akurat zrozumiałe, ten pogląd Peusa, że Matis jest... No może bym nie powiedział, że cztery klasy wyżej, ale jeśli chodzi o osiągnięcia, to wiadomo, że wiele więcej ode mnie osiągnął. Ja tak mam głównie tylko te eliminacje, ale bo powiedziałeś, że wiele osób jakby mówi z tym, że jest, że jakby jestem, powiedzmy, nie wiem czy gwiazdą, ale że tylko na jednej bitwie mi poszło. A tak w sumie to nie wiem, czy się aż tak bardzo spotkałem z takimi komentarzami za bardzo, bo tak w WBW akurat wstawiło shorta, gdzie Fur mi rzuca wers o tym, że no ogólnie tak mu się wejście opiera trochę na tym, że się po eliminacjach wypaliłem, ale poza tym, że ludzie mnie po finale z Rechą jebią od Cweli, to nie wiem, czy piszą, że na jednej bitwie. Wiesz co, ja ci powiem tak, moim zdaniem, totalnie, jeżeli by porównać ciebie i Matisa, to ty czysto freestyle'owo jesteś od niego lepszy, w sensie dużo lepsze podwójne rzucasz, lepsze rzucasz punchline'y momentami, natomiast Matis cię totalnie wpierdala pewnością siebie i charyzmą, co w bezpośrednim starciu na bitwie freestyle'owej jest, po jego, jest na jego jest korzyść. I też jest bardziej regularny. Tak. Na tym, na bitwie o wywiad Ksywa nawet mówił, że ma coś tam mówił o swoje top 3 ulubionych chyba zawodników młodego pokolenia i mówił, że Matis ma nad Cybuchem tą przewagę, że po prostu jest bardziej pewny siebie, mniej się pierze tymi bitwami. Ja ogólnie tak zauważyłem, no poza oczywiście walką z synem Młynarza, to akurat pominę tu, jeśli chodzi o spranie, ale ogólnie także widać, że Matis jest trochę taki bardziej, bym powiedział, ma taki bardziej wkręcony schemat do głowy, że to jest bitwa i mniej myśli o tym, co się dzieje na scenie, mam wrażenie. Wiesz co, mi się wydaje, że też jakbyś codziennie myślał, czy prokurator ci nie wiedzie za to, że okradłeś 1863 dzieci na skrzynkach, promując hazard w internecie, to też byś nie myślał o tym, że patrzą na ciebie ludzie, tylko czy nie patrzy na ciebie CBS czasem. Ja generalnie od samego początku się stresuję bardzo, każdą bitwą do teraz, wchodząc na scenę odczuwam mega stres i nie wiem, w jaki sposób ja sobie z nim radzę później, że to wychodzi w miarę okej. Wydaje mi się, że większość zawodników jakąś tam trenów odczuwa przed wejściem. To mi się wydaje, że trzeba troszeczkę rozróżnić presję od stresu, bo stres bywa paraliżujący, a presja po prostu to jest coś, co się nakręca, motywuje. No i może po prostu należy do tego grana zawodników, którzy mają taką pozytywną presję, a nie stres, który się kojarzy typowo z negatywnym wydźwiękiem. Wiesz, a ty masz manu presję, czy pytanie stres? Jest też, jak reagujesz na to? Ty masz presję, no, jak wchodzisz na scenę? Czy ja czuję bardziej presję niż stres. Okay. A czy Matis mówisz? Nie, do ciebie mówię. Jest takie coś, że na przykład zależy, jak na to reagujesz. Ja mam tak, że jak się stresuję, to we mnie się budzi agresja, żeby to zwalczyć, co mi pomaga. Ale da się na różne sposoby z tym poradzić, tak? Niektórzy mają reakcję obronną taką, że wyśmieją to na przykład. I to też pomaga, bo wtedy się stajesz taki stand-upowy. Ale mam też pytanie, że od Uszata, muszę zapytać, bo wysyła pieniądze. Co powiecie o tym, że w finale Elimek WBW w Warszawie było dwóch zawodników z bitwy o Żerań, a w półfinale był jeszcze trzeci? Jak to świadczy o polskim freestylu? Co uważacie? Bitwa o Żerań wyznacza trendy. To prawda. Dokładnie. A kto był tym trzecim zawodnikiem, bo ja nie skleiłem? Nie wiem, ale dzięki Uszata, że jak zadaję pytanie od ciebie, to taka niezręczna cisza zapada, ale muszę to robić, bo mi wpłacasz pieniądze. A co do tej presji chyba jeszcze? Yo, ale ja nie wiem, czy co do tej presji jeszcze, to ja mam takie pytanie. No,
bardzo się u was zmieniło podejście do freestylu, jak zaczynaliście, jak już rzeczywiście wasza ksywka jest rozpoznawalna? Macie tak, że czujecie, że musicie coś udowodnić teraz, a wcześniej było bardziej, wiecie, że zaskoczyć, pokazać się z dobrej strony? Jak to diametralnie. No tak, to jest chyba naturalne. No. Znaczy bardziej wiesz. No mów, Jarek. To u mnie na przykład pod tym względem nie, ale zmieniło mi się podejście do freestylu, że przez to, że zjeździłem tyle bitew, doceniam całkiem inne aspekty freestylu niż taka typowa osoba, która te bitwy ogląda w internecie. Bo one się skupiają tylko na przykład na punchline'ach, a ja wolę, jak ktoś rzuci śmieszny ten przedwers, tak jak na przykład Pukusz, czy coś takiego często, niż jak rzuci jakiś punchline, który ja już słyszałem 38 razy. Tak, to prawda. No mnie zaczyna męczyć taka schematyczność, nie? W sensie już dawno, nie, że od dziś, tylko że jak na przykład wiesz, wpada jakiś temat tam kwiatki, to ja wiem, że będą łodygi, liście, wiesz o to chodzi. Że muszę wyrwać chwasta, że korzenie. Skaczę z kwiatka na kwiatek, ale to od manu. Akurat mana. Tego nie można, tego nie można. Tego nie wolno. To jest, to musisz ten copyright dać. Tak, tak, wtedy tak. No ja myślę, że właśnie ten, wiesz, w UBW uda się tak wygrać, z takimi ciągami skojarzy, bo masz tam 45 sekund czy ileś, ale tutaj w piątek to nic nikomu nie da, jak ktoś zacznie takie, wiesz, ciągi skojarzeń, nie? No i tu myślę, że mega fajną opcją będą te przedmioty. No i Bana, Karikser. Bo tutaj z przedmiotami ciężej, zwłaszcza jak masz tylko 4 wersy tak naprawdę do rzucenia, no w zasadzie 8, ale pewnie zazwyczaj będzie tak, że będą po 4 rzucać. No to wiesz, musisz wymyślić coś fajnego, błyskotliwego na coś, co trzymasz w ręku tak naprawdę, nie? I nie możesz sobie, trzymając doniczkę, zacząć rzucić jakieś tam skojarzenie o kwiatach czy coś, nie? No bo to nie siądzie, nie? Więc tutaj myślę, że to bardzo dużo da do spontaniczności i do jakości bitwy. Można doniczką komuś podziewać, nie? Barti w Poznaniu to zajebiście, bo teraz mieliśmy bitwę o Juvenalia w Poznaniu, no i my tam głównie jako ci tacy bardziej... Poznaniu, doświadczeni zawodnicy, już podeszliśmy na luzie. My z Payteam to sobie nawijaliśmy tak po kilku piwkach i tak dalej, a chłopaki jeszcze tam w miarę wczutka. No i były przedmioty i Barti miał buta i rzucił w publikę, jakaś typiara dostała w łeb. No to killer, to jest killer. Tak, killer, wtedy killer. Można przedmiotowo. A jakby rzucił, wiesz, jakby rzucił George'a W. Busha, to by nie trafił, nie? No tak. No ja bym wrócił do tego bopu jeszcze. Jak mamy jeszcze Cybucha, mamy Matisa. Po kolei jakby każdy miał wytypować duet, który wygrywa. Tak po prostu bez, że może ten, tylko jeden duet. Typujemy rzeczywiście, który zwycięży. Można po kolei. Chyba Koziołek. Okej. Okay. Dobra. Cybuch, Matis? Nie ma takiego duetu. Według mnie. Pierwszy Matis. No, według mnie Milu Filipek. Ponton dołączy jeszcze. Dobra. Moment. Ja bym pewnie stawiał Filipka i Mila. To jest trochę basicowy pick, ale mi się wydaje, że taki najbardziej prawdopodobny, też patrząc po tym, że to jest bitwa o południe jednak. I charyzma Filipka na żywo to jest coś, jedno z w ogóle najlepszych przeżyć freestyle'owych, jakie widziałem kiedykolwiek, więc wydaje mi się, że ta... Ogólnie mi się wydaje, że Milu i Filipek idealnie się dopełnią. Fairplay napisał, o kurwa, żurob na live. Że ja? Śmieszne. Ja się nie widzę, nie wiem, jaki jestem piękny. Też już to na Addison. A jest już? Patrzyłem przed chwilą. Dobra. No, Ponciak, odmutuj się kamerkę. Możesz wytłumaczyć, na czym polega kickback jeszcze raz. A Ponton powie. Ja właśnie nie uważacie, bo ty, Manu, na przykład powiedziałeś, który duet według ciebie wygra? Tak, powiedziałem, że według mnie, jakbym miał obstawiać pieniądze, to na Mila i Filipka. No dobra, ale na przykład tak jak teraz to typujemy, to nie uważasz, że powinieneś powiedzieć na siebie i że jakby pewność siebie jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o bitwę? Jest bardzo ważna, jeśli chodzi o bitwę, ale ja teraz postawiam się z perspektywy widza, który obstawia pieniądze i wiesz... Nie mam pojęcia.
Tak to wygląda, że obstawiłbym na Mila i Filipka, no bo ten duet wydaje się na papierze najmocniejszy. Tak jak masz w FIFA na przykład overale, no to oni by mieli największy. Zgodzę się, no. Na tym duecie się da robić. A da się sprawdzić gdzieś, ile razy na przykład Milu i Filipek wygrywali z Tyminem i Peusem? W sensie, że Milu z, Filipe, Milu z Tyminem, Milu z Peusem i ja z Filipem. A nie, my Tymin nie walczył ani... Nie ma head to head, ale ja bym na przykład chciał sprawdzić, ile razy wygrywał Peus bitwę, którą sędziował Tymin. Siemano wszystkim w ogóle. Siemanko. Cześć, ładuję. Nie widać cię. A więc napisał, jedno jest pewne, Peus dostanie taki bit, że na pewno będzie dużo skakał na scenie, haha. No i tak jestem na mieście, to nie zostaliście, bo aktualnie jem. Może zaraz się to załaduje, bo ja mam cały czas, że ładuje się ta kamera. A kickback, no to chodzi o to, że rzucasz najpierw dwa wersy, które się rymują i potem rzucasz jeden, który się nie rymuje. No i tyle. No jakby, ja wiem, że na przykład Wawrzyn zrozumiał, co powiedziałem. Nie? Totalnie. No ale zawsze wywołujesz mnie do tablicy, zawsze. No bo Wawrzyn, ty rozumiesz wszystkich, nawet Haluna. To jest taka manipulacja, kurwa, że Wawrzyn, weź powiedz, że rozumiesz, żeby nie wyszło, że jestem głupi. Nie, no to moimi słowami powiedziałem. A tam serio trzeba zadać pytanie? Nie, no żartuję, bo widzę już łeb koziołka. Nie, no chyba nie trzeba. Można sobie lecieć na przemiennie. A ty Wawrzyn pewnie z Wawrzynem kickbacki będziecie robić, czy nie? Tak, ja z Halunem będę. A bo jakby ktoś nie wiedział, kto to jest Halun tutaj, bo jesteśmy na live'ach, także niektórzy mogą nie wiedzieć, także Halun to jest postać fikcyjna, która pojawia się w wyobraźni Pontona na drugi dzień melanżu i która istnieje tylko w jego głowie, ale chętnie z nią rozmawia i prowadzi dialogi. Na przykład ona przybiera różne kreacje, na przykład czasami jest Manu i jedzie Ponton sobie z Wawrzynem w pociągu i rozmawia z Manu, którego tam nie ma. Ostatni raz był w postaci Mana. Kiedy to było? Po jakimś One Punchu, nie? Po Kielcach, no. Co w Działdowie się przysiadaliśmy. O Jezu, tam było 25 osób. Tragiczna impreza. Znaczy, ja się świetnie bawiłem. A to by była spoko dwójka. Spoko dwójka do barażu. Ponton, Halun. Tak. Jeszcze biały na ławce rezerwowych, jakby się nie udało. Ja no, bym Dixon jako rezerwowy. Jakby Halun się nie pojawił. Co myślicie o ostatnim sędziowaniu Miksera? Nie wiem, czy wszyscy jesteście w temacie, ale te oceny jego niektóre były totalnie oderwane. Nigdy nie widziałem lepszego sędziego na bitwie freestyle. Ja nie widziałem ocen, także nie wiem. Słuchajcie, panowie, ale już od dawna jest wśród nas toczona dyskusja, że Mikser bardzo średnio sędziuje te bitwy, więc jakby myślę, że bo po prostu musiało się stać prędzej czy później. No masz rację, no średnio daje dobry werdykt w 9 na 10 walk. Ja tam nic do niego osobiście nie mam, bo... No nie, no nikt do niego nie ma nic osobiście. Ostatnio na Underdogu go nawet bardziej poznałem i polubiłem, ale chodzi o to, że no na przykład niektóre te jego oceny na Elimkach to są totalnie odklejone, tym bardziej, że ja to Addikson do ciebie pisałem, nie? Tak, tak. On w barażu Manowi normalnie klaskał, jak było, wiesz, do publiki poproszenia. Pokazywałem to na streamie, no. No, jakby co jest kompletnie oderwane, no bo... No nie, no jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o to, że na przykład są oceny Filipek, Mikser, Mateusz, Natali i te oceny wyglądają tak, zawodnika, tego samego zawodnika. 1-8-1. Tak, i dostał to Boston z Błonia. Boston z Błonia to dostał, bo ja pamiętam to wejście. Pokazywałem też na streamie specjalnie wtedy. No tak, taka ksywa. No ziomek dosłownie rzucił wers, zaczął ściągać bluzę, rzucił wers. To takie wersy nie miały sensu, no nie? I dostał 8 od Mixera. Tak, Boston dostał od Mixera chyba 9 czy 8. 8, no. Co ty odkurzasz? A ja wiem dlaczego, Nie wiem, dlaczego Ponton? Czemu? Bo on logos reprezentuje świadomie. Słucham? Bo on logos reprezentuje świadomie. A czasami jest tak, że to cel jest człowiek drogą. Tak. Wolą was certyfikowani raperzy. Ja może i nie widzę Miksera z Elimek, ale jednak widziałem sporo jego werdyktów na tej bitwie i się spełniło to, do czego ja się najbardziej obawiałem, czyli to, co na przykład widziałem gdzieś na jakimś Underdogu na filmikach,
że jest powiedzmy walka, gdzie jeden zawodnik definitywnie wygrywa z drugim, a on daje akurat na tego, który definitywnie przegrał. I to w niektórych walkach na szczęście nie zawalało to akurat, bo... To bo tak, czy Bóg kruczek dał na kruczka? Były takie walki, dał na kruczka? Akurat tutaj z pełnym... Może mikser sędziuje według skali piłkarskiej niemieckiej, nie? Że jedynka to jest najlepiej. Co ja go zapytasz następnym razem? Nie no, ma po prostu inne spojrzenie na Freestyle. Znaczy no tak, ale... No wiadomo, no. Znaczy inne spojrzenie na Freestyle moim zdaniem to nie jest inne spojrzenie na Freestyle, jak ziomek... Właśnie ten Boston z błonia, feralny. Dostaje ósemkę w taki sposób, bo to nie można tłumaczyć spojrzeniem na Freestyle. Boston z błonia. Najpierw myślałem, że to jest jakaś zwykła zajebka ze strony Mixera, ale później na jednym z ujęć było widać, jak on klaszcze po wejściu Bostona. No, to by był Perel z A to też krzywdzi zawodników trochę, przynajmniej tak uważam. Nie wiem, jak wy to odczuwacie. Bo na przykład taki biały dał fajne wejście, szóstka, siódemka tam od Nataliego, od Filipka. I od Mixera ma jeden. No i to nawet na baraż nie ma. Ja uważam, że najbardziej pokrzywdzeni z eliminacji WBW Warszawa są Furmi oraz Barty, których właśnie najbardziej werdyktem w oceną skrzywdził Mixer. No, bo Filipek no Furmi w ogóle chyba w chuj zbicie po tym, nie? Tak, no, tak. Ale nie wyszedł. Furmi ogólnie właśnie jest jeden z tych zawodników, co są pomiędzy tym takim szerokim topem, a tą taką drugą ligą. On jakby aspiruje, ale czegoś brakuje jeszcze. Tak mi się wydaje. No nie, no tam w Warszawie to Furmi na baraż minimum. Tak moim zdaniem. No dla mnie to no, bezpośrednio. No w ogóle dziwne, niektóre te werdykty wyjścia z Selimek były... Ale kurwa, co widzicie, na ten raz ściągnie bluzę i będzie git. No. Nie, to jest Polar. Ja słyszałem, że Mixer sobie nie śmieję się, że mówicie, że ten Boston ściągnął bluzę i za to dostał 8, także... No, tak, ale powiedzcie mi inaczej, czy Mixer będzie jeszcze sędziował dalej, czy to już był ostatni raz, jak sędziował? Jest go podobno. Kurwa, też to słyszałem. No ja też to słyszałem. Myślałem, że to troll. No nie wiem, ja na przykład miałem swój osobisty feedback do jednego z organizacji. Nie, ale słyszałem to, ale no kurwa, no moim zdaniem po tym, jaki jest feedback i jest jasno czarno na białym, że kurwa źle ocenia, to nie powinno się go dawać jako sędziego, ale chyba go podpisali już. No właśnie chciałem powiedzieć, że gorzej jak podpisali z nim umowę na dwa eventy. No ale to niech zrobią z niego prowadzącego, a Murzyna no, wyjątkowo. Kurwa, to nie byłem jako master w nażeraniu i nic tam sędziłem. Nie wiem, czy już padło to pytanie, ale ja chciałem się zapytać Peusa, czy będzie startował w Bielsku na WBW. Wiesz co, ja na pewno będę w klubie, to na pewno. Ale w Krakowie też mi pokuś mówiłeś, że wystartuję, nie wystartowałem. I nie, raczej nie. Na 99% nie. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby wystartował. Dawaj, wygrać Bob. Zróbmy tak, dobra. Jak wygram Boba, to startuję w Bielsku. No czyli mam spokój. Nie no, co ty? A startujesz na zadymce Peus? Nie, tak, ostatnio startowałem na zadymce, no. I było teraz tak, wystartujesz? Bo to będzie załamanie Matrixa, jak ja będę sędziował jakąś bitwę, na której ty startujesz, jeszcze w eliminacjach. No, bo dzień przed WBW jest... Tak. Bo dzień przed WBW jest teraz ten, tak? Zadymka? Tak, tak. Tak. No to ja myślę, że jest ten. My przyjeżdżamy z Trójmiasta. No ja myślę, że jak będę w domu i nigdzie nie wybiję, że w jakimś tam konkretnym celu, to na pewno się pojawię tam, no to wiesz. Ogólnie no. To będzie rekordowa edycja zadymki, bo zjedzie się tak dużo osób przed tym WBW, tam myślę, że... Stary, grawitacja pierdolnie, stary. Znaczy, ja powiem wam szczerze, ostatnio w tej grawitacji było tyle ludzi, że ja jak wyszedłem, to już nie umiałem wejść z powrotem. Naprawdę, w sensie to jest takie, jak ludzie, mniejsze chyba. Ten klub wygląda jak piwnica, nie? Jak ta mała piwnica, na ile miejsca. Ale teraz zrobią to w tym drugim pomieszczeniu ze stolikami podobno. Aha, okej. Okay. No to tam jest więcej miejsc. No. A nie, no. Której to trwa w ogóle? Dużo osób, nie? Przyszła. Zadymka? Do północy. Nie, kurwa, ten stream. Ten, ten stream? No. To tak 10-15 minut pewnie jeszcze. Okej. Okay. A co, nudzi ci się już? Nie, Dixon, nie, mam coś, pytanie. Zrobić. No. A Dixon, wbijasz w piątek, czy oglądasz na streamie?
W który piątek? No teraz ten. Aha, tutaj, nie, oglądam na streamie. A, na Bochumie mnie nie będzie osobiście. Będę na Bielskiej Zadymce, będę na WBW w Bielsku. Właśnie, panowie, w ogóle, jak wy sobie wyobrażacie to, że będzie tam ponad dwa koła osób? No, ale pewnie myślę, że z dwójka będzie na pewno. Więcej będzie. Ale będzie więcej, jak wszyscy, którzy kupują bilety, przyjdą. I co? No, ja nie było nigdy większej bitwy, nie? Chyba nigdy nie było. Chociaż nie wiem, jak na festiwalach. Może na jakimś festiwalu. Mi się wydaje, że na BetClicku był, było więcej z tego. Nie, ale na festiwalach. Mi się wydaje, że na BetClicku mogło być więcej, ale na festiwalach to też inaczej jest odbiór inny, nie? Tak, jedyne co mi się skojarzyło, to właśnie, że BetClick tam było strasznie dużo osób. No, bo ale to właśnie chyba też rozpoczynało festiwal. BetClick pokazał, jak bardzo jest to nieadekwatne dla samego widoku, gdy oglądasz walkę na nagraniu i jak reaguje publika, a jak było na żywo, bo ja pamiętam, że jak chyba była walka Wawrzyn-Filipek i jak Wawrzyn rzucił któryś wers, to ja do tamtego czasu no, nigdy nie słyszałem czegoś takiego hałasu, nie? Tam było takie pierdolnięcie, a na nagraniu w ogóle się nie wydaje, nie? No te nagrania z live'a, one w ogóle jakieś takie były przyciszone, tamtej publiki praktycznie w ogóle nie ma słychać, nie? A to irytuje, bo gorzej się ogląda te walki. Tak, no i wtedy też, wiesz, też ludzie piszą, którzy nie widzieli, nie byli na żywo, o, ale słaby klimat, coś tam, zero hałasu, wiesz. I nie dziwię im się trochę, bo wiesz, no bo nie wiedzą, nie? A ten też, wiecie, na festiwalu to tam większość osób nie było w takich stricte freestyle'owych, a tu jednak będzie dwa koła maniaków freestyle'owych, bo moim zdaniem nie będzie tam ludzi w przypadku. No właśnie gadaliśmy o tym rozmawialiśmy. Ma inne zdanie na przykład. Moim zdaniem uniknie z ludzi w przypadku przy takiej publice ogromnej. No. Ja myślę, że będzie tak pół na pół. Że połowa takich faktycznie pasjonatów, którzy siedzą w tym i się jarają, a połowa osób takich z doskoku. No może 60 do 40 dla tej drugiej grupy. Ja się boję, że ci tacy wczuci to za Dixonem będą siedzieć, wiesz, w internecie. Tacy to serio wszystko czają, nie? A tam będzie duża część takich ludzi, co po prostu zajarała się jakimś... No ale tam, jeżeli tak, jeżeli tak, to z automatu możemy stwierdzić, że wygra Edzio Koro albo Filipa Kmilu. No, zobaczymy. No w sensie, na przykład uważam, że będzie sporo zaskoczenia na tej bitwie. Bo komuś z was starszych, komuś się po prostu odechce w pewnym momencie. A młodsi tym razem pokażą, na co ich stać. No i czyli mówisz, że barażowcy wygrają, że ktoś z barażu. Nie, może nie z barażu, ale w grupach też mamy młodzieżówki, że tak powiem. Znaczy, czy ja wiem, czy przy takiej publice, na tak dużej bitwie komuś by się odechciało rzeczywiście, żeby odpuścił? Wiesz, to jest moim zdaniem, może to być jakiś nawet kamień milowy, powiedzmy jakieś w końcu przejście pokoleń. Bo kurwa, ile będziemy tych Filipków nie mieli oglądać? Będziecie kurwa oglądać, dopóki ktoś nie będzie na tyle polaryzował ludzi, żeby no, właśnie, tyle ludzi. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że te ksywki dają popularność eventom. Na razie kozioł, fajnie, że wiesz, są dobre zawodnicy, ale tu Koziołek dobrze kombinuje, że tam wiesz, zrobię jakieś streamy, podsyca to trochę, wiesz, ja też tutaj specjalnie podkręcam, wiesz, Cybucha podpuszczam, Matisa podpuszczam, wiesz, o co chodzi. Musimy trochę to ruszyć, bo jak będziemy wszyscy się lizać po chujach, że wszyscy fajnie, tych, wiesz, i później będziemy wychodzić, wszyscy się kochać, no to stary, no nikt tego nie będzie oglądał, nie? Doskonale o tym wiem. Pukuś, musisz zrobić urodziny jakieś. Tak, żeby konflikt był. U mnie Pukuś się w ogóle zaciął, jak wtedy w Będzinie, teraz cały czas się nie rusza. Kurde, sobie. Ale fajnie jakby... U mnie nie ma kamerki. U mnie też nie ma kamerki. Nie, nie. Taki off-top jeszcze. Taki off-top, bitwa o południe pisze Christian 99, kochamy cię. Nie, Christian 89, przepraszam. To tak napisał? No i się wydało, no i się wydało. Ale ja nie jestem 89, to Paweł, albo Paweł... Czyli Szyderca nie jest najstarszy jednak. Wicher w tym wieku, to Wicher by wiedział, że 90. Paweł z Szydercą do szkoły chodził. Dał, pan Szlajn jest na pewno. Klasa równoległa, Szyderca histmat, Peus technikum budowlane. Nie, to Koziołek, dokładnie tyle różni mnie lat od Szydercy co od ciebie. Jestem dokładnie po środku. A ty jesteś 91? Tak. A, no to tak, no to Szydy jest 8-9, to on już jest stary w chuj. No to tyle, bo ma tyle lat, co ty za 4 lata. To wiesz, to pomyśl, gdzie będziesz za 4 lata w swoim życiu. Dobra, Bitwa o Południe pisze dalej. Opowiedz, jak trenowałeś ostatnio i jak poszło Krystianku. Tak, napisałem Bitwa o Południe.
Nie no, kurczę, no wiesz, nasze treningi są takie mniej wczute jak te wasze krakowskie czy tam jakieś warszawskie, nie? Tylko nasze są takie bardziej spontaniczne, nie? Także spotykamy się w takim gronie towarzyskim, że no też robimy inne rzeczy niż tylko freestyle. Jak jakby Paweł zobaczyli treningi z katakumbów w Bielsku, to by się przerazili. Nie? No właśnie, ale powiem ci pokój, że to teraz ta salka była już taka no w rodzaju katakumb, no. Mocno, a, mocno blisko katakumb. Ale to nie zmienia faktu, że wiesz, no gdzieś tam poćwiczyliśmy, nie? No bo jednak nam bardziej chodziło o sam fakt tego, żeby po dwóch sobie nawijać, nie? Nawet dorobiliśmy sobie dwójki takie, wiesz, poza jakby konkursowe i nawet jak... Nie tam... Dobrze? Elegancko. A koziołek, a ty jakoś sywą trenowałeś face to face? Nie. Czyli na totalnym spontanie w porządku, czy jakiś ten zrobić? Nie, no w czwartek się spotkamy, to powymyślamy i będzie git. A, no bo Wawrzyn nie, to... Nie wierzę w to, Koziołek, że ty nie chciałeś poćwiczyć. Nie, stary, wiesz co, ogólnie Ksywa ma taką robotę, że ciężko jemu jakiś urlop wziąć i my chcieliśmy, tylko że wiesz co, tyle się umawialiśmy, że tak, tak, poćwiczymy, że kurwa, nagle się skapłem, że jest w piątek Bob, nie? No ale to was to może w chuju uratować, moim zdaniem, akurat, nie? Bo... To jest, ale właśnie ja też wychodzę z założenia takiego, że jakbyśmy poćwiczyli, to może byśmy czekali na jakieś ciągi skojarzeń i tak dalej, a tak to będzie bardziej spontaniczne dzięki temu. No, mi się wydaje, że tu będzie siła w tym nie właśnie. Można się przytyrać, nie można się przytyrać. Ale raz, dwa, no, zawsze ty coś o tym wiesz, nie? Ja coś o tym wiem, no. I każdemu taka tyrada dobrze robi. Anonim napisał XDDDDD Koziołek spontanicznie. Ja mogę. Anonim jebać cię. Ja mogę liknąć w ogóle. Bo pisałem dzisiaj z szydercą, pytałem się, jakiego dyspozycja i forma. I mówi, że nie chce zapeszać, ale zmienił sposób treningów i podobno jest kurwa w sztosie. I że może być zaskoczenie. Że będzie leciał populizmem? Myślę, że będzie zaskoczenie, bo jak tyczkarz dostanie punkty zaskoczenie. Moje zdanie chuj z tego będzie, nie? No w sensie, ja też wątpię w tą parę, ale Szydy nigdy tak wcześniej nie napisał mi, więc może... Dzięki, co tak. No z rozstawionych par, no to Recha Szyderco wydaje się najsłabszą parą. Jakbym nie, no, ale nie przypomnę. Znaczy, no ale z rozstawionych par, Recha... tak uważam. Nie, no na papierze to ty Minpeus, nie obrażając parek, się, Santi, ale na papierze wasz jakby duet jest najgorszy, a... Ale myślę, że tylko, że Recha Szyderco to jest jedyny moim zdaniem... Tylko ktoś musi tym i napkurwić. Na papierze się na konklawę głosuje. Ale Recha Szyderco to jest jedyny duet, który nie jest unikatowy. Mają bardzo podobny styl. Ja na obronę Tymina wam muszę powiedzieć, że wy teraz macie te bitfery i tak dalej, kiedyś był taki ranking freestyle'owców i Tymin tam przez 3 lata był pierwszy. Cały czas był pierwszy, wszystko wygrywał. Kiedyś to było dawno i nieprawda, ja sobie zdaję sprawę, że to było 3 pokolenia temu i ten, ale... Tymin był zawsze lepszy ode mnie. No. Ale Tymin przede wszystkim dobrze rapuje, a przy takich bitach jak będą... Ja jestem bardzo ciekawy, jak on po takiej długiej przerwie i to kilkuletniej, prawie kilkunastoletniej w sumie od takiego pomysłu. Na Sycowie, nie? Tak? No i... A, to ja nie ten. Na Białą Łęce jest jego zajebista walka z Pueblosem, tylko chyba bez werdyktu. Czy nie, Góra Kalwaria, przepraszam, na Górze Kalwaria. Tak, tam była pierwsza. Tam on jakby dwie walki dał chujowe, ale nagle w trzeciej z Pueblosem się odpalił, więc z drugiej strony może on po prostu potrzebuje bodźców. Mi się wydaje, że go trzeba odrwić i Peus będzie wiedział, jak go uruchomić po prostu w pewnym momencie zajebiście. Powiem wam sam szczerze, że nie mam pojęcia, co to będzie. Ja wiem tyle, że na wszystkich zawsze SLW, na wszystkich ustawkach, jak ktoś nie miał pary, to ty mi wstawał i każdego lał po kolei. Także. Nie, tak nie było. No, było. Ale była jedna piękna walka twoja z Tyminem na jakimś SLW. To się wyzywaliście, że Tymin miał być niedobre, że go nie wzięłeś na siatkę na ślub. I twoja ze starą Crazola też była dobra walka, ale jest pytanie do Peusa. Językami. Czy Peus będzie skakać po każdym punchu, żeby zainicjować pierdolnięcie? W sensie, że ty mi coś rzuci średniego, a ja zacznę podkręcać, tak? Na tej zasadzie? Tak. No zobaczymy, co mi instynkt podpowie, nie wiem.
Nie no, wiesz, ja tu mogę teraz, ja w ogóle miałem taki plan, że chciałem jakoś tak na spokojnie nawijać coś, ale ja później wychodzę i tak odpalę. I ostatnio z Milem o tym gadałem, musimy wszyscy nawijać po prostu tak, jak całe życie nawijaliśmy. Każdy musi być sobą i wygra najlepszy i tyle, a nie tam kurwa jakieś taktyki, kurwa chuj wie co, wymyślanie kwadratowych ja i wiesz o co chodzi. Chciałem teraz wyjść no, i na ryszta, czy boberę. Chciałbym właśnie zobaczyć coś nieszablonowego. Ja nie chciałbym zobaczyć typowej bitwy dwójek, tylko kurwa coś nieszablonowego, takiego, że właśnie jakaś para wpadnie na coś genialnego. Że można coś zrobić. To od razu cię muszę uspokoić, to zobaczysz. No ja jakby pewnie znając mnie, wiem, że nie będę dużo oglądał, choć akurat jest ta bitwa, że może sobie usiąść na tym trybunie i będę oglądał. Ej widzowie, spokojnie bardzo będę... ważna informacja, bardzo ważna informacja, 30 o godzinie 18 na kanale YouTube Syn Młynarza odbędzie się walka Młody Free kontra Syn Młynarza w Robloxie. Ja to do widzów mówię, nie do ciebie, kurwa. Ty, ile ktoś płacił do Najta, żebyś to powiedział? Ile ktoś płacił do Najta, żebyś nic to powiedział? Nic na Instagramie zobaczyłem. A, no to miły z ciebie chłopak, że promujesz Mazoszka. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Wyczerpaliśmy dużo tematów. Myślę, że bardzo spoko wyszła dyskusja. Wam bardzo... Chyba, że chcecie jeszcze coś powiedzieć na koniec. Jakieś ostatnie słowa. Ja myślę, dziękuję bardzo wszystkim za dyskusję. I dziękuję, wszystko ekstra. Dobry. Ja też dziękuję. Kurwa, dopiero rozkręcę. I życzę wszystkim startującym w piątek powodzenia. Niech wygra najlepszy. Najlepszy. To będzie świetne, dokładnie świetne tak. Wydarzenie, które się zbliża. To widzimy się w piątek, panie. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Chłopaki. No, hej, hej. Dzięki wszystkim. Siema. Już do was widzowie wracam.